Zaczniemy, słuchajcie, od zajarania. I super. Okej. No dobrze. Witaj, Piotrze. Witam. Co u ciebie słychać? Ostre pytanie. Wszystko w porządku. Jestem w trakcie pisania mojej nowej książki. Myślę, że już 1/3 skończona. Do końca roku myślę skończę, na początku nowego roku wydanie. Takie są plany przynajmniej. Super. Zaprosiłem cię dzisiaj do podcastu dlatego, że jesteś mega ciekawą postacią i nie ma ciebie dużo w internecie, od razu mówię. Dlatego uważam, że takie osoby jak ty powinny być pokazywane do szerszego grona publiczności. I tematów jest bardzo wiele, o których dzisiaj porozmawiamy. Czasu mamy też dużo, więc myślę, że powinno się fajnie udać. Chciałbym zacząć od samego początku, ale nie za dużo o tej przeszłości mówić, tylko chciałbym, żebyś naświetlił wszystkim swoją historię, jak to się zaczęło u ciebie, że zacząłeś się zajmować tym, czym się zajmujesz w tym momencie. Dziękuję za zaproszenie. U mnie zaczęło się to tak naprawdę w 5 klasie podstawówki, czyli tym, czym się zajmuję, w sensie stanami świadomości, które mnie doprowadziły do tego punktu, w którym teraz jestem, czyli do tego, kim jestem, co robię, w jaki sposób też rozumuję i w jaki sposób kreuję swoją rzeczywistość. Więc pierwszym takim bodźcem, który był przyczynkiem do tego, była sytuacja, która się utrzymywała przez około tydzień w moim życiu. Byłem wtedy w 5 klasie podstawówki. Pewnej nocy w trakcie snu pojawił się przede mną fioletowy płomień i wkodował się we mnie, czyli innymi słowy wpisał się we mnie w moją matrycę energetyczną, w ciała eterycznego, i uczucie temu towarzyszące, pomijam całkowitą, bezwarunkową miłość, było takie, że w jednej sekundzie odeszło ode mnie to, co, przed czym się bałem, przed czym się broniłem, przed czego nie rozumiałem. Byłem w takim stanie, który moglibyśmy powiedzieć rzeczywistość w poza rzeczywistości, czyli rejestrowałem rzeczywistość, ale to, co dobiegało do mnie z bodźców zewnętrznych na niskich wibracjach, oczywiście tego kompletnie wtedy nie rozumiem, że o to chodzi. Przyjąłem po prostu na rozum, wtedy rozpoznawałem się w tym stanie. Wyglądało to tak, że jak ktoś coś ze mną, z zewnątrz do mnie przychodziło w postaci, tak jak powiedziałem, niskich wibracji, czyli ktoś zaklnął, czyli zobaczyłem jakieś coś, co było złego, czy złego oczywiście w cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak zło i dobro. Być może przejdziemy do definicji tego, czym to jest później. Natomiast wtedy tak to spostrzegałem. I wówczas nawet jeśli ja próbowałem z siebie coś wydobyć, być co też było pochodziło z niskich wibracji, czyli coś komuś zrobić w jakiś sposób krzywdę, czy nawet pomyśleć w ten sposób, że mógłbym komuś zrobić krzywdę, jeszcze w momencie, gdy pojawiała mi się myśl w umyśle, że coś takiego mogę zrobić, ona została, była automatycznie rozpuszczana przez to coś, przez tą energię, która we mnie była. Czyli kompletne odizolowanie od tego, co moglibyśmy nazwać takim z poziomu umysłu funkcjonowaniem w złu, czyli w tym, co rozumiemy jako to, co nas dominuje, podporządkowuje, męczy, niszczy w tej konsekwencji tych niskich wibracji. I ten stan się we mnie utrzymał przez około tydzień. Naprawdę wyglądało to jak chodzenie w obłokach. No, z punktu widzenia osoby, która była wychowywana jako katolik, uważałem, że to jest w pewien rodzaj Bozia do mnie przyszła, prawda? I w jakiś ten sposób takie rzeczy po prostu, no to dziecko, przecież 12 lat czy 13 lat, tak to interpretowałem wtedy. Ale po pewnym czasie to zaczęło wygasać, aż się całkowicie wyciszyło z powodu tego, że ja swoimi świadomymi decyzjami wchodziłem w niskie wibracje. W niskie wibracje, aż doszedłem do momentu w życiu, gdzie zostałem całkowicie odcięty od ducha. Funkcjonowałem całkowicie po ciemnej stronie mocy, można tak powiedzieć, ale to nie jest... Jeszcze raz powtarzam, nie ani źle, ani dobrze, ale to, co mną kierowało, pochodziło stamtąd.
Czyli zagłuszyłem w sobie całkowicie ten dopływ światła. Kompletnie. I to było w tym samym wieku, czy już w to już lata później? To, tak, to już było lata później. I tak funkcjonowałem do... no nie wiem, powiedzmy chyba w wieku 25 lat miałem pierwsze doświadczenie, które nazywa się OBE, czyli Out of Body Experience z angielskiego, doświadczenie poza ciałem. To było chyba w 2007, coś takiego, że pierwszy raz podczas snu, tak naprawdę to było nad ranem, poczułem, inaczej odzyskałem świadomość pod sufitem swojego pokoju, pod sufitem. Czyli spostrzegłem, widziałem z góry, widziałem swoje ciało. Wtedy był to sierpień, to było bardzo gorąco, naprawdę bardzo, bardzo gorąco. No i tak normalnie na umysł przyjąłem sobie, że no, jakieś naczynko mi pękło w głowie, jakiś udar czy coś. Ja wtedy byłem na plaży naprawdę chyba dzień, to właśnie byłem wtedy przeenergetyzowany, bo później się dowiedziałem, jaki to był mechanizm. Przeenergetyzowany i po prostu opuściłem tyle energii, że opuściłem świadomością ciało fizyczne. No ale tak do tego przyjąłem. No, nie byłem nawet w jakiś tam sposób rozczarowany, że umarłem, nie miałem, bo ja do życia nie miałem nigdy stosunku jakiegoś takiego zaborczego, czy jakiejś takiej silnej woli życia wówczas. Czyli myślałeś, że umarłeś? Po prostu myślałem, że umarłem, dokładnie tak. I zacząłem się rozpoznawać, no mówię, okej, ale coś jest nie tak, bo no jeszcze nie rozpoznałem, że to jest ciało eteryczne, nie wiedziałem, że to w ogóle tak się nazywa, w ten sposób to funkcjonuje. Czyli tą moją niefizyczną powłoką, no myślałem, że to jest dusza, prawda, że to, czym zostałem, to jest dusza. No w pewnym sensie tak jest. Próbowałem się przebić, ale była bariera. Był pewien potencjał wibracji, pewna blokada, przez którą nie mogłem się przebić wyżej. Czy to było na jakimś konkretnym poziomie, na przykład sufitu twojego pokoju? Tak, to się nazywa obszar przycielesny, ja to nazywam obszarem bezpośrednim, czyli wibracja bardzo bliska ciału fizycznemu, czyli to, z czego my jesteśmy zbudowani, to jest niska wibracja. To są elementarne cząstki energii, które są, one są nisko wibrują, prawda? I to, czym jesteśmy, w jaki sposób funkcjonujemy, to, co mamy w pomieszczeniu, tworzy ten nasz mini astral, prawda? Czyli gdyby na przykład w moim pomieszczeniu znajdowały się 2-3 osoby, które są na jeszcze niższym poziomie wibracji, to ta gęstość była jeszcze niższa. Jeszcze niższa, czyli jeszcze bardziej byłoby się z tego poziomu przebić wyżej na poziom mentalny. Albo jeszcze inaczej, gdybym na przykład był obstawiony kryształami górskimi, czystymi, takimi naprawdę jeszcze opłukanymi w źródlanej wodzie, to znowu ten potencjał tego mini astrala byłby o wiele wyższy i ja wtedy mógłbym się przebić, bo to wszystko zależy od gęstości wibracji, w jakich funkcjonujemy, prawda? No i dobrze, jak zacząłem już tam rozkminiać, co tu robić, nie wiem, czy wołać kogoś, nim opiekuna, jeszcze nie wiem, czy Bozie, czy kogoś takiego, wrzuciło mnie gwałtownie do ciała. Czyli wróciłem świadomością gwałtownie do ciała, tak gwałtownie, że po prostu dostałem jakiś drgawek takich spazmatycznych, no tam przez kilka sekund. No ale dobrze, no uspokoiłem się i zacząłem rozkminiać, o co chodzi, a po pewnym czasie pomyślałem, a może to jakiś sen, w ogóle nie zwróciłem to uwagi. I po jakiejś godzinie znowu to samo, znowu mnie wywaliło i w tym przypadku usłyszałem głos, poznaj to. Czyli żebym poznał, czym to jest. No już wtedy zacząłem rozpoznawać, czyli jak próbowałem wsadzić dłoń tą eteryczną w ścianę, czyli w ten fantom energetyczny budynku, czyli ściany, w tym wypadku mojego pokoju, no już ta moja ręka wchodziła, prawda? Już pewne rzeczy mogłem zrobić, mogłem wolą obniżyć się na pewien poziom, mogłem wolą na pewien poziom podlecieć, oczywiście przez ten sufit, tak samo powoli zacząłem się przebijać. W momencie, gdy przez ten sufit zacząłem się przebijać, wytraciłem tą energię, ten potencjał energii i wróciłem do ciała, czyli to, co było we mnie wtedy skumulowane w tym potencjale, ja to nazywam energią czynnościową, niektórzy nazywają praną, czyli wówczas oczywiście nie wiedziałem, że to tak się nazywa już z tej perspektywy późniejszej, czyli z samorozpoznania się w tym, poznawania, doświadczania, eksploracji, czyli ten potencjał prany, którą każdy ma w nas, którą przerabia normalnie na mechanikę ruchu, na to, co... Na funkcje życiowe, dokładnie. To jest właśnie ta energia czynnościowa. Ja ją wytraciłem, przebijając się przez ten energetyczny sufit, wróciłem do ciała. I to już było kolejne to doświadczenie w związku z twoim pytaniem, które no było w pewnym sensie niezwykłe, które doprowadziło do tego punktu, w którym teraz jestem. Później oczywiście już byłem świadomy tego, że tak to działa, czyli
inaczej, że to doświadczenie nie było marą senną, czyli miało faktycznie miejsce na wielu poziomach, bo zarejestrowałem je umysłem, ciałem fizycznym, po prostu później wracając do tego ciała, ciałem eterycznym, czyli poznałem, co to są wibracje, w jaki sposób funkcjonuje poziom energii. Oczywiście zacząłem szukać, co się z tym wiąże, co to jest w internecie. No i oczywiście Monroe, trylogia Monroe, Roberta Monroe, Podróże poza ciałem, więc to oczywiście podstawowa lektura. No i później Moen. I tak naprawdę to były tylko... no jeszcze Sugiera przeczytałem. Darka Sugiera, Polaka, pewnie słyszałeś o gościu. Mniejsza o to. W każdym razie on tak samo te pewne swoje doświadczenia z OBE opisywał. I tak naprawdę to były te tutaj trzy, tam trzy i Sugiera, siedem książek, które na ten temat przeczytałem, a wszystko inne już później zacząłem rozpoznawać przez swoje doświadczenie. Czyli poznawać to, czym jest, w jaki sposób to funkcjonuje. Światy energetyczne, światy niskowibracyjne, wysokowibracyjne, światy duchowe, no i tak dalej, i tak dalej. I kiedy doszedłeś do wniosku, że zaczniesz to praktykować tak bardziej świadomie? Czyli, że już wiesz, jak to zrobić. W ogóle, no bo przyjmijmy, że już jesteśmy w tym okresie twojego życia, gdzie już zgłębiłeś jakąś wiedzę na ten temat. No i kiedy zaczęły się jakby pierwsze eksperymenty, można by tak powiedzieć, na sam sobie? Eksperymenty ja zacząłem już tego samego dnia. Po tym doświadczeniu poza ciałem. Przez cały czas. Po prostu już wyszedłem w temat, ja się tym zafascynowałem i to robiłem. Robiłem. Tylko tutaj się pojawiła pułapka. Pułapka tego typu, znaczy pojawiła się. Stworzył się taki potencjał. Im więcej się w tym rozpoznawałem, czyli im więcej budziłem w sobie światła, tym więcej przyciągałem do siebie istot, które tym światłem się żywią. Czyli negatywnie. Spolaryzowanych negatywnie, czyli zasilające te niskie przestrzenie astralne, żywiące się z poziomu pasożytnictwa, czyli ideą pasożytnictwa, inaczej ich ideą istnienia jest pasożytnictwo, w postaci żerowania na innych formach takich, które właśnie są w stanie same generować to, co żeśmy przed chwilą nazwali energią czynnościową, czyli tą praną, prawda? One wyszukują, nieważne, czy są zwierzęta, my generalnie na zwierzętach, jako człowiek też jesteśmy zwierzętami, więc one funkcjonują jako pasożyty, żerują jako pasożyty na zwierzętach, na ludziach, czyli na tym, co jest w stanie samodzielnie, ze względu na swoją strukturę energetyczną, tą energię wytworzyć, no i ją po prostu konsumować, prawda? No i później zaczął się wiele lat przez wiele lat czas, można powiedzieć, gehenny. W tym sensie, że jak tylko przenosiłem swoją świadomość, już była jakaś grupka istot, które po prostu napadały ciało eteryczne i próbowały ze mnie ściągać energię. Naprawdę, im więcej w sobie budowałem potencjału, tym istoty z wyższej, jakby z kolejnego rzędu, bo tam jest hierarchia. Akurat to opisuję dokładnie tą hierarchię w mojej nowej książce, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do lektury. Natomiast tutaj tylko wspomnę, że hierarchia ciemności polega na tym, że tak naprawdę jest istota zawsze, nazwijmy to dowodząca, która opętaniem innych istot wchodzi w tą strukturę tej istoty, z której żeruje i po prostu to bezpośrednio do niej płynie, takim tworzy. Kanałem. Tak, kanałami, dokładnie tak, kanałami energii, gdzie tamta istota tak naprawdę siedzi w swoim zamkniętym mikromultiversum, tak naprawdę, bo może mieć tych swoich mikrowszechświatów mnóstwo. Mogę powiedzieć, że najbardziej taką demoniczną istotę, którą depolaryzowałem, miała kilkadziesiąt milionów, była podłączona pod kilkadziesiąt milionów istot. Ludzi, pod kilkadziesiąt milionów ludzi, z których czerpałem bezpośrednio energię. To już są istoty na poziomie egregorów. A dobrze, nie chcę skakać po tematach. Natomiast tak to wyglądało, że miałem wtedy spory problem. Naprawdę spory problem. I później w kwestii pewnego rodzaju, znaczy nie pewnego rodzaju, idei całkowitego uwolnienia się od tego,
spotkałem Krzysztofa K. i Katarzynę, o których piszę w mojej poprzedniej książce. No i tam my wspólnie, mając podobne doświadczenia, realizowaliśmy tą wspólną ideę uwolnienia się od tego. Po prostu uwolnienia się od tego. Mając wspólny potencjał energetyczny, mentalny, astralny, no nie chcę tutaj opisywać książki, ktoś chce to sobie przeczyta, zapraszam do lektury. W każdym razie, że wtedy już się zaczęła, bo nawiązuję do twojego pytania, ta świadoma praca ze sobą, szukania nie na zewnątrz pomocy, tylko w sobie. I to jest, generalnie zaczęło się to od momentu, gdy dostałem informację, już wtedy wiedziałem, że to jest moja istota duchowa, już wiedziałem podział, że jest dusza, że jest źródło, czyli naddusza, że jest duch całości i te wszystkie sfery, nazwijmy je światła, istot światła. No i dostałem wtedy prostą ideę. Jesteś własnym panaceum. I od tego momentu zacząłem się wewnętrznie rozpoznawać, że wszystko to, co jest potrzebne do każdego uwolnienia, do uwolnienia psychiki, do uwolnienia umysłu, do uwolnienia z opętań, z owładnień, z przejęć, z chorób fizycznych, jest wszystko wewnątrz. Co też ma implikacje, też na sobie sprawdziłem, jeśli chodzi o samouzdrawianie, bo przez pewien okres też długo chorowałem i sam uzdrowiłem się też z poziomu swojej świadomości. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, że od tego momentu, od momentu, gdy dostałem informację od samego siebie, z innego poziomu, że jestem własnym panaceum, jestem własnym lekarstwem, nie potrzebuję nic poza mną, żeby sobie pomóc. Bardzo ciekawi mnie temat ogólnie właśnie nas samych tak naprawdę, bo rzeczy zewnętrzne i też twoje doświadczenia, też do tego przejdziemy za chwilę, ale ty poruszasz taki temat ogólnie właśnie o nas samych z kilku różnych poziomów i opisujesz, czym jest istota ludzka. Jak sobie pomyślimy o tym, czym albo kim jest człowiek, to najczęściej myślimy o ciele fizycznym, może że mamy jakąś duszę tylko, prawda? Czy jakby dwa takie aspekty. Czy jest tych aspektów więcej? Więcej. Funkcjonujemy na kilku poziomach. Podstawowy poziom to jest duch, energia, materia, czyli funkcjonujemy na poziomie duchu. Za chwilę mogę to wyjaśnić, tylko tak w skrócie. Funkcjonujemy na poziomie ducha, na poziomie energii, na poziomie materii i jeszcze jest poziom biologii, o którymśmy przed chwilą rozmawiali jeszcze przed nagraniem. Poziom biologii, czyli ten, który zawiaduje wszystkimi innymi poziomami, to jest poziom żywego DNA, sił natury i astrometrii, czyli tego, czym są planety i w jaki sposób one mają wpływ na rzeczywistość w skali makro i rzeczywistość w skali mikro, czyli na to, co nazywamy naszym indywidualnym horoskopem, chociaż nie należy tego tak interpretować, tylko wpływ, koniunkcja, w odpowiednim momencie my się rodzimy, odnosi się bezpośrednio do pasm energii, które wówczas mamy już zagospodarowane w poprzednich wcieleniach, czyli my funkcjonujemy na poziomie przez wcielenia, prawda? I teraz tak, w tych poszczególnych wcieleniach budujemy w sobie potencjał światła, albo się degradujemy w potencjale światła, albo budujemy w sobie potencjał ciemności, albo degradujemy się w potencjale ciemności, w rozumieniu budujemy potencjał światła. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz tak, odnośnie tego, w tym konspekcie ideowym, mamy w sobie określone pasma, które tak naprawdę są tak naprawdę niczym poza czymś, co się nazywa matematyką jedyną, czyli konkretnymi wartościami ideowymi w przełożeniu na konkretne pasma wibracji, sekwencje, które nas stanowią, tworząc nasze imię energetyczne. Ja to dokładnie naprawdę wszystko teraz będę w tej książce tłumaczył. I teraz to coś tworzy nasze imię energetyczne, czyli potencjał światła, potencjał ciemności, czyli te pasma ciemne, jasne, które przez nas przepływają i nas stanowią. O tym też piszę. I to coś właśnie w odniesieniu do konkretnej daty naszego urodzenia, godziny i koniunkcji planet wtłaczają nas w taką rzeczywistość, spirali rzeczywistości, rozumiesz, jako całości, że rodzimy się w tej rodzinie, że jesteśmy w takim konspekcie, inaczej, żeby to, co nam brakuje w pasmach, możemy sobie uruchomić, zagospodarować doświadczeniem. Czyli to jeśli nam brakuje osobowości, jeśli nam brakuje
pewności siebie, to będziemy w takim środowisku, w które nas będzie zmuszało do tego, żeby tą pewność w sobie budować. I to się naprawdę na wielu poziomach akurat w tym momencie rozmawiamy o tym argumencie, bo są argumenty, reguły pasm całych, prawda? I które są podzielone jeszcze na argumenty. To też dokładnie opisuje. To wszystko stanowi idee, które przez nas przepływają, które się później rodzą, inaczej, nie rodzą, wprost proporcjonalnie do tego, jaki jest potencjał naszej idei, w jaki sposób się w niej rozpoznajemy, bezpośrednio się przekłada na ciśnienie energetyczne w paśmie. Czyli ja mogę być pewny siebie w 40%, a mogę być taki pewny siebie, że ja teraz ściągam bluzkę i siedzę z grą klatką i mam to gdzieś, prawda? Bo do tego jeszcze jest potrzebne są inne wartości, na przykład animusz, brak wstydu i tak dalej. Czyli to są reguły, prawda? Ale rozmawiamy tutaj o samym konspekcie, w jaki sposób to działa. Im bardziej ja się rozpoznaję w danej regule pasma, tym bardziej ona mnie stanowi. I to jest klucz do zawiadywania samym sobą. To jest właśnie nauka posługiwania się swoim imieniem energetycznym. To wszystko tak samo opisuje. Natomiast to, o czym ja mówię, przepraszam, to, o czym ty pytałeś, czyli w jaki sposób funkcjonują te poziomy, to tak jak powiedziałem, planety, ten poziom przyrody i poziom żywego DNA, czyli biologii, później materia, później energia i później duch. Wiadomo, duch to są poziomy ideowe, stamtąd wschodzą wszystkie idee, w których my się rozpoznajemy, czyli idee między innymi tych pasm, o których ja mówię, prawda? O ideach, które tworzą nas jako istotę, ale też idee rozwojowe, prawda? To w jaki sposób chcemy prowadzić swoje życie, to czy my chcemy w ten sposób inaczej być artystą, czy być w jakikolwiek inny sposób pracować nad sobą, czy też nad innymi, bo w zależności jaka jest idea, czyli od mikro do makro, te wszystkie idee pochodzą z tamtego poziomu. Natomiast, co ważne, my jako osobowe ja, czyli indywidualne ja, też jesteśmy stworzyć w stanie praideę. Ja taką praideę stworzyłem, też o niej opisuję, czyli w naszym wszechświecie jeszcze nie było praidei, czyli ideę, z idei stworzyłem konkretne działanie, i wstawiłem ją w tę bibliotekę praidei na poziomie ducha, gdzie ona teraz jest dostępna dla innych istot, nie tylko dla ludzi, ale wszystkich innych w naszych multiversum. Sam to stworzyłeś? Tak, stworzyłem to sam, jako działanie potrzebne akurat w tym momencie do przeprowadzania czynności, sam się powołałem, bo tak naprawdę sami siebie powołujemy w odpowiednich odstępach funkcjonowania na spirali naszej świadomości, czyli zagospodarując odpowiednie poziomy, rozumiemy, że zwiększa się nasza świadomość, co za tym idzie, odpowiedzialność za siebie i za innych. Z poziomu unifikacji całości nie ma czegoś takiego jak oddzielenie, czyli sam się wtedy wyposażam w to, żeby móc pomóc sobie i innym. Tak to działa. Czyli jest taka możliwość? Dlaczego zadajesz to pytanie? Dlaczego masz tutaj tą wątpliwość? Oczywiście, że jest zawsze. Wiesz, od takiego momentu? Od momentu, gdy powiesz, że jest taka możliwość. Naprawdę? Tak. I to już w tobie się rodzi. I ten potencjał, który gdzieś tam jest na tej swojej... Powiedzmy, jesteś w tym punkcie spirali funkcjonowania, spirali świadomości. W tym punkcie, prawda? Dane, żeby ci to uzmysłowić na wszystkich poziomach, są tutaj. Prawda? Okay. I teraz życie cię będzie tak prowadziło, żebyś doszedł do tego punktu. Jeśli tylko wyrażasz wolę, dzieje się wszystko pomiędzy, spotykasz ludzi, czytasz książki, oglądasz filmy, doświadczasz w taki sposób, żeby zrozumieć, żeby zagospodarować tę ideę, którą teraz wyraziłeś, że chcesz się w niej rozpoznać. Ważne jest wyrażenie woli, że chcesz się w tym rozpoznać. To jest to, bo to jest to co inicjuje proces. Prawda? Czyli musi wyjść z ciebie to, no bo jeśli ktoś jest labilny, jego to nie interesuje, no to dlaczego inaczej? Wszechświat nie promuje niczego, w czym nie ma woli działania. Musi być twoja wola działania i wtedy dostajesz wszystko, od A do Z i jeszcze więcej, bo możesz jeszcze tworzyć kolejne litery alfabetu. Po prostu. Jak myślisz, dlaczego z automatu zadałem to pytanie, czy mamy takie narzędzia w sobie? Bo ja to z automatu mi to wyskoczyło. Bo jesteś na tym etapie, gdzie musisz się w tym rozpoznać. Po prostu. To jest prosta odpowiedź. Myślisz, nie musisz, inaczej powinieneś, bo tak chce twoja dusza, tak chce twoje źródło, że jest ten moment. Nic nie musisz, ale możesz. Taka idea ci przyszła, to znaczy, że już możesz.
Wiesz co, no powiem ci, że mówisz o niektórych rzeczach, które myślę, że ludzie, którzy będą pierwszy raz z taką wiedzą mieli styczność, mogą tego nie zrozumieć do końca. Jak myślisz, czy to jest prawidłowa reakcja, że ktoś tego nie zrozumiał tak, od razu? Tak, to oznacza, że w tym momencie są na innym poziomie spirali. Spirali świadomości. Oni nie są głupsi, oni nie są gorsi, tylko w tym momencie są na innym punkcie spirali. To jest proste. I nie znaczy, że są to młodsze dusze, starsze dusze, bo tak naprawdę może być młoda dusza, która w ciągu jednego wcielenia ma tak hardkorowe życie, że po prostu jest w stanie rozbić wewnętrzny system przekonań, przemicować się i po prostu stać się duchem i działać z poziomu ducha. Więc nie ma to absolutnie czas liniowy w kontekście nawet funkcjonowania wcieleń nie ma znaczenia. Natomiast co jest istotne, teraz mi przychodzi idea, więc o tym powiem. W jaki sposób rozpoznać, z jakiego poziomu funkcjonujesz, prawda? Czyli zadałeś pytanie odnośnie tego umysłu, prawda? Tak. Skąd wiem, że mam te narzędzia w sobie, prawda? Skąd wiesz? Inaczej. Na początku możesz rozpoznać w sobie, poznać siebie, na jakim jesteś poziomie świadomości. W bardzo łatwy sposób można to zrobić. W jaki sposób? Patrząc na siebie i wchodząc w głąb, pytać, na co reaguję. Czy ja reaguję na to, co jest z zewnątrz, czy na to, co jest wewnątrz mnie. Czyli to, co jest z zewnątrz. Czy ja się przejmuję tym, że taka i taka partia teraz rządzi? Czy ja się przejmuję tym, że takie i takie ugrupowanie teraz ze sobą walczy? Czy ja się przejmuję tym, że taka i taka religia ścina komuś głowy? Prawda? I jaki to ma wpływ na mnie? To, o czym my mówimy, to jest zewnątrz. Zewnątrz. I my jesteśmy bardziej wewnątrz. Te sprawy nas przestają interesować, bo rozumiemy, że w pewnych określonym porządku rzeczy takie rzeczy się dzieją, żeby można było doświadczać dualizmów, czyli tych tragedii, czyli tych zniewoleń, czyli tego upodlenia. Więc jeśli wejdziesz w siebie i zapytasz siebie, czy ciebie to interesuje, czy ciebie interesują teorie spiskowe, czy ciebie interesuje w jakiś sposób energetyczna, fizyczna walka. Zresztą chciałbym być też dobrze zrozumiany. Mnie na przykład interesuje fizyczna walka, bo lubię pooglądać na przykład tych fighterów, którzy walczą na ringu. Oni się umawiają po prostu na to i to jest wspaniałe, to jest czyste, to jest przepiękne, że oni się na to godzą i to robią, prawda? Sport. Po prostu. Jakie są w tym emocje? Oczywiście emocje są, możemy rozpatrywać pozytywne i negatywne, ale to jest ich umowa, ok? My nie wchodzimy w tę przestrzeń. Natomiast rozmawiamy o tym, co jest tym poziomem walki całości, prawda? Że naród jest w stanie ze sobą walczyć, tak, prowadzić konflikty, że religia z religią, no wiadomo, tak, że te ekstremizmy są tutaj znane. Człowiek z człowiekiem. Na tym podstawowym poziomie, nawet dziecko z matką, mąż z żoną, na poziomie energetycznym nawet, ta przez cały czas wymiana energii na poziomie DNA, ona idzie bez przerwy. To jest to, co my teraz robimy, to jest tak samo. Pyk, 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 wymiana informacji. My tego nie widzimy, ale my się wymieniamy się informacjami, cyframi, po prostu sekwencjami. I teraz tak, to, co się w tobie teraz zakotwicza ode mnie, to znaczy, że tego brakowało w tobie. Jeśli to, co w tobie, inaczej, to, co we mnie jest czegoś brakowało, jest w tobie, to ja od ciebie korzystam. Jeśli jesteśmy w uwspólnieniu i tak działa uwspólnienie. Jeśli my jesteśmy w konflikcie, w oddzieleniu, prawda, mamy ze sobą przysłowiową kosę, to jesteśmy zablokowani. I na tym poziomie po prostu jest walka energetyczna. Przez cały czas się spinamy. I nie ma przepływu. Nie ma. A jak jesteśmy w jedności, to ty bierzesz ze mnie to, czego potrzebujesz teraz. Wszystko. Ja ci wszystko daję, bo tak jest. Bo jesteśmy w jedności. Jesteśmy na poziomie ducha. Duch swoich dzieci jakby nie odcina od całości, tylko na tyle, na ile... Tylko na ile ktoś chce, żeby duch go wspierał, to po prostu z automatu to się dzieje, ale musi wyrażać wolę, czyli musi być ta idea uwspólnienia, czyli jedności w idei tego, czym jest całość. Wszystkie konflikty, wiadomo, że te konflikty wewnętrzne i zewnętrzne na różnych poziomach się odbywają, natomiast przestają one w nas rozbrzmiewać w momencie, gdy mówimy stop, wystarczy. Czyli
mówisz o tym, żeby obserwować siebie, tak, i sprawdzać, na co reagujemy, jeśli chodzi o zewnętrzne rzeczy. Jest to. Tak jest. Otóż to. Czyli po prostu mamy taki wgląd w samego siebie. To jest bardzo proste. Dokładnie tak. To się dzieje z poziomu umysłu. To, w czym nasz umysł się zakotwicza, tak jak powiedziałem, to, czy my jesteśmy w pozycji lęku, że my się przez cały czas przed czymś boimy z zewnątrz, że ktoś przyjdzie, że ktoś nas okradnie, że ktoś nas napadnie, że Putin zrzuci bombę i tak dalej, to jest zewnętrzne. Czyli my jesteśmy na tym poziomie, funkcjonujemy umysłu. Istota, która jest w jedności, jej nie interesuje, że Putin zrzuci bombę, bo jej ją interesuje w tym momencie to, że jeśli przyszłaby sytuacja, taki potencjał, że Putin rzuca bombę, to ona ma w sobie tyle światła, że nie utyka na tym poziomie energetycznym i na tym, na przycielesnym, i nie jest konsumowana przez istoty ciemności. Chociaż teraz już to zupełnie inaczej już funkcjonuje, bo jest bardzo dużo światła. Wchodzi teraz w przestrzeń i tych porwań w zasadzie już się teraz naprawdę rzadko zdarzają u ludzi, którzy są naprawdę na niskim poziomie pracy, ale to mniejsza o to, nie chcę multiplikować tematów, ale wtedy ten człowiek, jedyne, na czym mu zależy, to jest, żeby mieć w sobie tyle światła w tym momencie, żeby przefazować się spokojnie do źródła jako całość, czyli z całą biblioteką doświadczeń wibracyjnych, emocjonalnych, które po prostu doświadczył w tym wcieleniu. Przepraszam, bo jeszcze tam wrócę na sekundkę do poprzedniego pytania odnośnie tych poziomów. No to ten poziom ideowy, no i później poziom energetyczny, czyli umysł, psychika, myśli, rozum, logika. To są, chociaż rozum i logika to już są to już są te punkty, które inaczej, części nas, które przynależą świadomości, prawda? Ale to jest tak, to jest nadal struktura energetyczna, no i później ten nasz wyższy umysł, wyższy jakby mózg energetyczny, czyli jaźń, to jest jeszcze też energetyka. Później po zajaźnieniu już następuje duch, no i wiadomo, wschodząc w dół, ciało fizyczne, tutaj bardzo ważną rolę też odgrywa neurologia, która jest pośrednikiem między ciałem fizycznym a ciałem eterycznym. I tak naprawdę przy jakimkolwiek samouzdrawianiu albo uzdrawianiu energetycznym bardzo jest istotne, żeby tak naprawdę na początku ustawić neurologię, a dopiero później ciało fizyczne, no wiadomo, w kolejności też energetyczne. Mówię dla ludzi, którzy sami chcą bawić się w samouzdrawianie, czyli w tą przygodę, w sobie budować ten potencjał, albo tacy, którzy korzystają z usług bioenergoterapeutów, chociaż tak naprawdę działanie po całości idzie tylko z poziomu ducha, czyli duch już administruje tym, czym jest poziom energetyczny, więc tutaj zabawa w bioenergoterapię przestaje mieć sens, bo działanie idzie po całości. Dodałbym jeszcze jedną taką króciutką uwagę do tych, którzy niekoniecznie wszystko rozumieją. Po prostu, jeśli chcą to zrozumieć, są tym zainteresowani, żeby faktycznie to zrozumieć, o czym mówię, w całości wzorca, niech wyrażą wolę samorozpoznania się na wszystkich poziomach. To wszystko. Wewnętrzne wyrażenie woli samorozpoznania zbuduje w nich takie konspekty rozumowo-logiczne, że oni to po prostu zrozumieją. Okay. Zresztą to nie jest skomplikowane. No, wystarczy się otworzyć sercem, słuchać sercem, a wszystko później się samo poukłada. Nie z poziomu umysłu. No, z poziomu umysłu może być niezrozumiałe. Okej. Okay. Kolejne pytanie jest takie, i to jest mega ciekawa sprawa, i tutaj już pewnie będziemy wchodzili w bardziej takie specyficzne doświadczenia twoje, które tobie się przydarzyły. Powiedz z twojego doświadczenia oczywiście, co się z nami dzieje, kiedy wychodzimy z ciała? Co się z tobą działo, kiedy to praktykowałeś, kiedy to praktykujesz cały czas? I jakie wydarzenia się tam pojawiają w różnych przestrzeniach? No i najbardziej interesuje mnie to, co już powiedziałeś na samym początku. Przede wszystkim, że już od razu do nas przylegają pewnego rodzaju różne konstrukty, różne istoty, które coś próbują ugrać z nami, prawda? Nie muszą, jeśli jesteśmy czyści na wszystkich poziomach. Co oznacza, że mamy pokasowane węzły karmiczne, węzły energetyczne, jesteśmy w ciągłym strumieniu źródłowym światła. To się nie stanie, bo mamy wtedy za duży potencjał energetyczny, żeby coś nas mogło do nas przygnąć i nas w jakiś tam sposób konfigurować nasze matryce, czyli tak naprawdę ten poziom
nazwijmy to, ataku tych istot odbywa się tylko i wyłącznie na jednej regule pasma. Wiesz na jakiej? Jakiegoś ataku, właśnie takiego, jakiejś emocji wyzwolenia. Tak, emocji, w tym wypadku braku. Braku woli. Jest w nas brak woli samo działania, samo stanowienia duchowego i energetycznego, że te istoty po prostu to wykorzystują. I to jest klucz. Zbudowanie od wewnątrz, od początku samostanowienia duchowego oznacza, że budujemy cały potencjał czegoś, co się nazywa energetyczna, mentalna, świadomościowa niepodległość. Gdy jesteśmy w całości konspektu niepodlegli, nie jesteśmy w przestrzeni takich istot, które mogłyby nam cokolwiek zrobić. Dlaczego? Bo ta idea jest im odległa. Skoro oni nie rozumieją tej idei, to nie może się przejawić w ich rzeczywistości. Rozumiesz to? I nie mogą zaatakować. Po prostu na zasadzie odzwierciedlenia tego, co jest, tak to działa. Ja to nazywam responsywnością, bo można to nazwać, ten mechanizm jest być może niektórym znany. Albo odzwierciedleniem. To, co mam z zewnątrz, dzieje się na zewnątrz. Więc jeśli ja mam w sobie zbudowaną pełną niepodległość, to co może mnie spotkać? Nic mnie nie może spotkać, bo wtedy mnie spotyka wszystko to, co jest zbudowane na niepodległości. Ja się czuję w pełni wolny. Więc kwestia jest taka, że wszystko budujemy z poziomu idei, z poziomu ducha, dopiero później umysł i wszystkie inne poziomy. Więc jeśli w tym momencie zaczynasz się rozpoznawać w idei niepodległości, że chcesz w tym być, wszystko się pod to konfiguruje. Wtedy wchodzą takie reguły jak pełen potencjał woli, czyli to, co ja chcę, to się zadziewa bezpośrednio, czyli to jest nośnikiem inaczej, wola jest nośnikiem innych pasm, prawda? Czyli jeżeli ja mam wolę coś uruchomić w sobie, jakiś proces, to on się od razu zadziewa, prawda? To jest podstawa. Później jest jeszcze konsekwencja w działaniu w taki sposób, że ja jestem konsekwentny w tym, że absolutnie w żadnej przestrzeni, pod żadnym kątem, w żadnej wibracji nic mnie nie może, inaczej konsekwentny w myśleniu, czyli w postrzeganiu tego i w rozumieniu, że nic mnie nie może spotkać. To jest bardzo proste, naprawdę. Wejście w ideę, dopiero później budują się potencjały, czyli rośnie ciśnienie energetyczne w pasmach, które faktycznie tą niepodległość w nas są w stanie zbudować. No bo jeśli my nie mamy, jeśli my jesteśmy dziurawi energetycznie, po prostu przez szarpani, przez emocje, bo na ogół tak to wygląda, że to, co w nas buduje ten potencjał słabości, to też jest bardzo ważna reguła. Pasmo słabości i mocy, prawda? Rozpoznajesz się w swojej mocy. I wtedy, jeśli rozpoznajesz się w swojej mocy, chcesz się rozpoznać w pełni swojej mocy, we wszystkich regułach, we wszystkich argumentach i we wszystkich obliczach tego, czym to jest, no to co cię może spotkać? Nic cię nie spotka, bo tworzysz taką rzeczywistość, gdzie ta idea, ten model funkcjonowania w tej idei jest niedostępny dla tych istot, a tamte istoty funkcjonują w obrębie kontrolowania, dominacji i zniewolenia, prawda? Więc dla nich reguła niepodległości jest odległa, nieznana. Dla nich jedyna reguła może być chwilowa niepodległość, dla istoty takiej naprawdę demonicznej, chociaż tak ta selekcja jest troszeczkę inna nazywniczo. Istota, która jest na bardzo wysokim poziomie, która ma te swoje astrale, ma tą swoją potęgę, ma tą swoją czarną hordę, którą ja oczywiście też musiałem zbudować, budując te swoje czarne pasma, żeby móc się w tym rozpoznać i później, zresztą to też dokładnie opisuję, więc to całe zaplecze ciemności, prawda? Tam nie ma niepodległości, bo tam jest ciągły strach o to, że przyjdzie silniejsza istota, zrzuci nas z piedestału i zagarnie naszą przestrzeń, nasz cały astral. Tam jest ciągła walka. Więc utrzymywanie, wejście w tym momencie, w to i teraz, w ideę niepodległości, samostanowienia i wewnętrznej mocy, zaczyna ten potencjał budować. Czy myślisz, że takie samostanowienie o sobie mogłoby rozwiązać wiele problemów ze świata rzeczywistego, z fizycznego świata? Ale tak się dzieje. Tak się dzieje. No to jest wielopoziomowe. Idea, energia, materia.
Czyli z idei wchodzi w konspekt w energię. W energii budujesz wewnętrzne przekonanie, że to jest, a rzeczywistość odpowiada, czyli no to przed chwilą, dobrze, jeszcze inaczej, jeszcze prościej to wyjaśnię. Może nie prościej innymi słowami. To, czym jesteś w pasmach, w swoim imieniu energetycznym, prawda, tym jest twoja rzeczywistość. Jeśli ty się czegoś boisz, masz wewnętrzne lęki, jeśli ty się przed czymś zbraniasz, będziesz przez cały czas na tym samym poziomie cyrkulacji spirali rzeczywistości, że to będzie do ciebie wracało do momentu, czyli taką będziesz tworzył rzeczywistość, do momentu, aż wejdzie w ciebie świadomość, że chcesz to zmienić. Od momentu, gdy to zmienisz, zacznie się, rzeczywistość zacznie odpowiadać tym, czym to już masz w sobie zagospodarowane. Jeśli masz, i wtedy, jeśli już zagospodarujesz w sobie ten lęk, rzeczywistość jest tak, dobrze, to ja ci powiem to, co mi powiedział istota praojca, bo to jest ważne. Wszystkie wydarzenia w życiu są generowane tym, co w nas najbardziej rozbrzmiewa. Czyli jeśli w tobie, oczywiście nie chodzi o ciebie bezpośrednio, tylko nie personifikujemy tutaj jakąś podstawową jednostkę ludzką. Jeśli w niej jest dużo lęku, to ona funkcjonuje w takiej rzeczywistości, gdzie jest dużo lęku. Ona się rodzi wtedy w patologii, ona się rodzi wtedy w trudnym środowisku, ona się wtedy rodzi w rodzinie jakichś uchodźców i tak dalej, gdzie ciągle jest strach przed tym, że nie ma domu, prawda, nie ma jedzenia i tak dalej. Tak to wygląda. To jest właśnie to odzwierciedlenie. To, co jest wewnątrz, to, co w nas najbardziej gra, najbardziej huczy, najbardziej domaga się życia, prawda? Tym, czym jesteśmy w imieniu, do tego czegoś dopasowuje się nasza rzeczywistość. To jest to odzwierciedlenie. To jest ta responsywność, ta odpowiedź rzeczywistości względem tego, czym jesteśmy wewnątrz. I teraz odnośnie tego, co powiedziałeś, budując ten potencjał wewnętrzny, budujesz swoją rzeczywistość. Tak to jest. To się manifestuje. Manifestacja, najprostsze słowo. Samo rozpoznając się w idei bożyszcza w tym wcieleniu, w drugim, w kolejnym będziesz bożyszczem. Nie ma innej możliwości, bo tego chcesz. Tak to działa. W pełni się w tym rozpoznajesz, co to jest, w jaki sposób, jakie temu towarzyszą, i tutaj wkraczamy najważniejszy punkt, jakie temu towarzyszą emocje. Emocja jest nośnikiem, zapisem tej rzeczywistości, tego stanu wibracyjnego w imieniu. Czyli wszystkie stany, które towarzyszą w tym momencie temu, powiedzmy, tej funkcji bożyszcze, prawda? Czyli blichtr, czyli sława, czyli ulubienie, lubość w pięknie, czyli prestiż i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście podaję tylko takie przykładowe reguły. Rozpoznajesz się w nich na 100%, a później wchodzisz w nieskończoność, czyli maksymalne ciśnienie energetyczne w tym w sobie budujesz, prawda? Tworzysz matrycę siebie twoją osobowość, i teraz to jest bardzo ważne, do tej osobowości dopasowuje się rzeczywistość. Tak to działa, to jest naturalne. To jest po prostu piękna idea funkcjonowania dokładnie w tym, w czym chcesz funkcjonować. Oczywiście od momentu, gdy ty zrozumiesz mechanikę tego działania. Mechanika jest dość skomplikowana w tym sensie, że do tego angażujesz ciało egzystencjalne i tak dalej, i tak dalej, i może ci nie starczyć jednego wcielenia, żeby to się przejawiło, ale jeśli... W tej twojej fabule, tak to nazwijmy, w twojej wymyślonej fabule życia, że chcesz być bożyszczem tłumów, w tym wcieleniu rozpoznasz się w tym dość w 80%, to zapisuje się w matryce. Rodzisz się w przyszłym wcieleniu jako nowy człowiek i wtedy brakuje ci tylko 20. I wtedy dochodzi tylko tak, czyli że powiedzmy, masz, dochodzi ci do tego piękny głos, i już 20% zagospodarowujesz, powiedzmy, jako piosenkarz, aktor i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę proste w idei, no gorzej w matrycy, bo tak naprawdę trzeba przez cały czas tym się nasycać. Bez przerwy wchodzić, w jaki sposób się nasycać? Wchodząc w stany wibracyjne. Czyli ty sobie siedzisz przed lusterkiem i patrzysz na siebie i posłuchaj, czujesz na sobie innych wzrok, jak oni cię podziwiają.
jak ty stoisz w blasku fleszy, ty się po prostu tym nasiąkasz, ty tym przenikasz i budujesz ciśnienie energetyczne w pasmach, które są temu wiodące. To jest proste. I to się dotyczy wszystkiego. To się dotyczy tego, że ty chcesz być zdrowy, że ty chcesz być inteligentny, że ty chcesz być twórczy w sensie jakiejś tam kreacji, jakiejkolwiek sobie wymyślisz, dzieje się w taki sam sposób. Wymyślasz siebie, konsekwentnie wchodząc w stany wibracyjne, ja to nazywam suplementacją, suplementując się konkretnymi pasmami w postaci sekwencji, budujesz sobie matrycę, a ta matryca to jest niczym innego jak twoje ubranie. Wchodzisz inaczej, nie matryca, przejaw tej matrycy. Szafa jest inaczej. Odzwierciedleniem fizyczności tej matrycy może być szafa. Normalnie z ubraniami. I ty wtedy tak otwierasz szafę, bierzesz strój, bo żyjesz jakieś tam w cykiny, prawda? I cyk, słuchaj, na imprezę disco polo jako gwiazdor. Autentycznie tak to działa. To jest przełożenie bezpośrednie. Nakładasz, tak, jeśli chcesz być wojownikiem, nakładasz w rozumieniu obecnego doświadczenia, nakładasz mundur generalski. Tak, albo zbroję. Otóż to jest to. Tak to działa. Budujesz od wewnątrz, no faktycznie tutaj trzeba realnie spojrzeć na tą rzeczywistość, na tą, która jeszcze tutaj fluktuuje, że ta responsywność bezpośrednia 100, jakby 1 do 1, 100% w 100% była zablokowana przez istoty ciemności, które się wbiły w naszą przestrzeń i do poziomu 6 ten poziom kreacji zablokowały, prawda? Więc to, co teraz co się teraz obudziło, ten potencjał rozumiany jako Ziemia 5D, tam będzie się o wiele szybciej to przedstawiało. Czyli ta responsywność rzeczywistości względem tego, co my chcemy, żeby się odzwierciedlało i było naszą rzeczywistością, będzie o wiele szybsze. Natomiast już teraz warto być w idei. W idei warto być zawsze. O ile chcemy się w tym rozpoznać, to wtedy musimy. No bo inaczej nie ma. Nikt nam tego nie daje z zewnątrz. Nic nam nie daje. Ani duch, ani nasze źródło, ani tylko my sami z różnych poziomów zrozumienia samego siebie budujemy ten potencjał, żeby on mógł się przejawić w rzeczywistości fizycznej. A tak jak powiedziałem, zapisy w matrycy robią emocje, czyli te stany wibracyjne. To, że poczucie tego, utrzymanie się przez cały czas w tym poczuciu konkretnie tego stanu, którym towarzyszy. Czyli jeśli wojownik, siła, męstwo, odwaga i tak dalej, to i tak dalej. To trzeba budować tak samo w pasmach. I wtedy zakładasz ten mundur albo zbroję. Już w tym albo w poprzednim wcieleniu, przepraszam, nie w poprzednim, tylko w następnym, bo dopasowuje, bo wtedy już jest stworzona, no ja to nazywam fabułą, prawda? Scenariusz życia. Wchodzisz w ten scenariusz życia i odgrywasz. Tak jest. Dobrze. Opowiedz o swoich jakichś doświadczeniach właśnie przy wyjściu z ciała. Czego ty tam doświadczasz tak naprawdę? Co tam się dzieje? W zależności z jakiego poziomu. Musimy rozróżnić pewne poziomy. Dwa podstawowe. Poziom astralny i poziom mentalny. Czyli jaka jest różnica? Różnica jest taka, że wychodząc w świat astralny, jest to nisko wibracyjny świat. Niżej wibracyjny niż mentalny. Mentalny też jest energetyczny, ale wyżej energetyczny. I teraz tak, w zależności od tego, w czym w danym momencie wibrujesz, powiedzmy, że ty miałeś kłótnię z żoną, prawda? Masz obniżone wibracje. I wtedy, wychodząc z ciała, automatycznie jesteś przekierowany do pola wibracyjnego, które jest nasycone tą wibracją. Czyli w bezpośrednim przełożeniu, jeśli w jakiś tam sposób, no dobrze, może nie żona, kolegę albo szefa w pracy, czujesz do niego nienawiść, wylądujesz w przestrzeni, gdzie dominuje pasmo nienawiści. Dlaczego? Bo ciało astralne jest niczym innym jak ciałem odczuwania emocji. Fokusem, inaczej można jeszcze nazwać ego. Tym, czym ego dla rzeczywistości fizycznej jest możliwością odbioru rzeczywistości fizycznej, rejestrowaniem jej, to tym czymś dla świadomości, spostrzeganiem w nas i rozumieniem emocji jest ciało astralne. Bezpośrednie ma przełożenie w emocjach. Czyli tak naprawdę wychodząc ciałem, przenosząc świadomość do ciała astralnego,
przechodzimy w jakiś plan emocjonalny. I teraz w zależności, w jakich my jesteśmy emocjach, możemy być na wyższym planie energetycznym, czyli powiedzmy mentalnym, powiedzmy jesteśmy w miłości, bez żadnej miłości, jesteśmy w szczęściu, w jakimś tam uniesieniu, to wtedy nas świadomość przeniesie tam, w automatyczny sposób to się dzieje. Rozumiesz? Można też oczywiście, co ja musiałem wypracować, przenosić świadomość od najniższych wymiarów do najwyższych wymiarów, aż zatoczyłem pętlę nieskończoności. Do tego momentu, że tak nisko wyszedłem w astral, tak nisko obniżyłem swoje wibracje, że sam sobie podałem dłoń temu z najwyższego poziomu. Tak, i wtedy zrozumiałem, że wszystko jest nieskończonością. I wtedy zacząłem się rozpoznawać w tej idei, która już mi przyszła, jak dopiero jako później różnorodność w jedni, że wszystko jest jednością ideową, nie znaczy, że energetyczną. I żeby stworzyć ten potencjał różnorodności w jedni w energii, potrzeba było bardzo wielu mechanizmów, które opisuję w książce. Naprawdę wielu. Od przemodelowania całego spostrzegania siebie, a później stworzenie nowej rzeczywistości, żeby to się mogło odzwierciedlać w tej rzeczywistości. No dobrze, ale wracając do tego, co ja widzę, co ja słyszę i tak dalej. No to co tam się dzieje? W astralu na ogół, szczerze, wojna, bajzel, ataki w tym niższym, prawda? No to jest obszar zdominowany przez istoty demoniczne, więc tak naprawdę tam, co się dzieje, no to jest walka o energię. Tylko i wyłącznie. I formą płatności jest energia. I teraz budowanie potencjałów w pasmach ciemności. Im istota jest bardziej zbudowana w ciemności, tym bardziej podporządkowuje innych hierarchicznie, prawda? Tym tworzy później swoje astrale, no wchodząc też na poziomy tych istot. No one nie mają prawa tworzenia w takim konspekcie jak człowiek, ale też mogą tworzyć te swoje przestrzenie w przestrzeniach, czyli te multiwersa, prawda? I tam na płaszczyźnie energetycznej, jak są potężnymi istotami z potężnym zapleczem energetycznym, są w stanie stworzyć każdą dowolną ideologicznie i w pewnym sensie do pewnego poziomu materialnie przestrzeń. Mówimy o niskowibracyjnym, tak, jakimś bycie takim wielkim. Dokładnie tak, o takim dużym bycie istnienia. I czy on ma wpływ na przykład bezpośredni, powiedzmy przykładowo, na ludzi na Ziemi? Taki egregor, w zależności o czym rozmawiamy. Jeśli rozmawiamy o egregorach, to tak, czym jest egregor? Inaczej, taka, bo to trzeba też rozróżnić. I samo istna istota, która ewoluowała od jakiejś tam, powiedzmy, larwy astralnej do potężnego boga ciemności, ona nie musi mieć bezpośredniego wpływu na Ziemię, prócz tego, że obniża wibracje całości. Jeśli tych bogów ciemności jest miliony, ja miałem do czynienia no po prostu z setkami takich istot, a przy czym jest poziom nieśmiertelnych, o tym być może za chwilę opowiemy, a być może to przemilczę, to one tymi swoimi potężnymi światami astralnymi obniżają wibracje tła Ziemi. I o to tutaj chodzi. I właśnie tym, czym ja się zajmowałem i nadal zajmuję, to jest oddzieleniem, stworzeniem buforu. Bo ciemny wszechświat wbił się w jasny wszechświat. W te wszystkie poziomy Ziemi. O to tutaj chodzi. I z poziomu tamtego ludzkość została zdominowana i sterowana. Steruje się jej umysłem, steruje się jej psychiką przez różnego rodzaju mechanizmy, kody, pieczęci itd., itd. Natomiast to, o czym mówisz, że ma to, co pytasz, ma to wpływ z takiego właśnie poziomu, że jak takich istot jest mnóstwo, to całą swoją potęgą zaniżają wibracje. Rozumiesz? Natomiast to, o czym mówię w kontekście egregory są to formy świadomości zbudowane wokół jakiejś idei. Czyli takimi najpotężniejszymi egregorami są egregory religijne, które zmuszają. Manipulują. To już jest działanie. To już jest działanie, nie idea. Idea jest taka, znaczy to te wszystko jest ideą, więc to też dobrze powiedziałeś, ale ja mówię z innego punktu, z innego poziomu tego, to czym to jest. Patrz. Więc tak, w ideą tego egregora religijnego jest skupienie świadomości wokół czegoś. Tym egregorem jest jakiś tam Bóg. Nazwijmy go Bóg X, prawda? Możesz go nazwać Jahwe, możesz go nazwać Mohamed, jakiś tam inny ktokolwiek, prawda? I teraz tak, skupiając
tą samą informację wibracyjną wokół jednego, wokół jednej formy, inaczej, wokół jednej idei, ta idea po pewnym czasie nabiera, może nabrać osobowości wystarczająco, jak się wystarczająco nasyci świadomością, wejdzie, przekroczy pewien próg samostwarzania, wejdzie w funkcjonowanie już jako odrębny byt, to później już właśnie funkcjonuje tak jak mówisz, jako no właśnie to, czym jest inaczej. Wtedy egregor staje się już żywą świadomością i później już ma z poziomu, bo chodzi o tą manipulację, z tamtego poziomu manipuluje tym, czym się żywi, po to, żeby to przez cały czas do niego dostarczało coraz więcej energii. Żeby to się mogło rozrastać z prostego, czystego prawa istnienia. Wszystko chce istnieć. Więc to też, skoro zostało powołane do życia przez inną formę świadomości, prawda, też chce się rozwijać. No a że zostało stworzone w takiej idei, no to tą ideą w tym momencie jest tak, żeby sobie znaleźć środowisko, żeby się rozwijać. Bo nie ma tego potencjału innej możliwości rozwoju. I między innymi ja dlatego stworzyłem właśnie ten wszechświat, o którym myśmy rozmawiali przed nagraniem, żeby nastąpiło zrozumienie w tych istotach ciemności, że jest możliwość doświadczania czegoś innego niż tylko prawo ciemności. Bo oni, to co nazywamy, my rozumiemy jako światło, dla nich jest równo kontakt z tym, co rozumiemy jako światło. Nie rozumiemy tutaj o pranie, o tej energii czynnościowej, tylko o pasmach światła, czyli bezwarunkowa miłość, czyli wola, samostanowienie i tak dalej. Jest dla nich w bezpośrednim styczności śmiercią, bo światło zawsze, brzydko powiem, dominuje ciemność, bo tak jest skonstruowane, bo światło ma w sobie i ciemność, i jasność. Rozumiesz? Tym jest światło. Światło, światłość jest i jasnością, i światłością w jednym. Tylko, no, bliska temu była ta filozofia, o której mówię, którą ja stworzyłem w konkretnym konspekcie energetycznym, i da yin yang, tylko tam nadal było podzielenie. Na co? Na yin yang. Nadal był ten podział. Idea, czyli filozofia, jest forma świadomości, która, inaczej, w każdym konspekcie ideowym wszechświata jest forma świadomości, która odpowiada za różne zależności w budowie macierzy, prawda, ideologicznej. I tak samo w naszym wszechświecie jest taka istota, forma świadomości, całości, Boga Stwórcy albo Praojca, która właśnie za to odpowiada. Czyli ta istota już wcześniej, inaczej, ta idea została wcześniej podarowana ludziom, ale ludzie, nie było jeszcze nikogo, kto się w tym w pełni rozpoznał, żeby stworzyć system energetyczny na to. Czyli idea była, no, że ktoś akceptuje w sobie ciemność i światłość, prawda, ale nadal tam jest podział, bo ja to badałem. Tam zostało to zablokowane na poziomie idei przez ciemność. Nikt się nie rozpoznał w ciemności, bo każdy się bał rozpoznać, zaakceptować w siebie w pełni ciemność, a do tego było to potrzebne. Czyli ja musiałem zejść na poziom istoty demonicznej, czyli lucyferycznej, na poziomie idei, żeby zunifikować sobie te idee. Czyli tą ideą, te idee światła i ideę jasności i ciemności, stworzyć jedną ideę, różnorodności w jednej. I taka jest różnica, bo dopiero wtedy, jeśli się połączy w sobie nie tylko ideę, ale już ciemne pasma i jasne pasma, tworzysz matrycę uwspólnienia, co projektuje nową rzeczywistością. Tą nową rzeczywistością w skrócie możemy nazwać inaczej. W mojej konstytucji, gdy to tworzyłem, są tak naprawdę dwie cechy najważniejsze. Pierwsza cecha, czyli ta pierwsza idea odnośnie całego konspektu, odnośnie całego konspektu jest tolerancją. Czyli te istoty się nie akceptują, one się nie muszą akceptować, bo to jest w idei światła, w konspekcie funkcjonowania idei światła, prawda? Ale w konspekcie mojej idei różnorodności w jedni, one się wibracyjnie tolerują, czyli trzeba było stworzyć energetyczną matrycę wszechświata, w której się ze sobą znoszą wektory, przeciwne wektory, bo one się po prostu zabijały fizycznie. No Boże, no, rozmawiamy tutaj już o tym, w jaki sposób działa energia, jak ona się ze sobą styka, prawda? Pewne rzeczy się mogą uwspólnić, ale jeśli bieguny są przeciwne, to albo to się odpycha, prawda? Dwa ciała się albo odpychają, albo ze sobą walczą, czyli jeden potencjał próbuje wyprzeć drugi. Ja stworzyłem konspekt, w którym to się zeruje i uwspólnia na bazie tolerancji.
tolerancja, czyli do pewnego momentu ja jestem w stanie zaakceptować to, co w tobie przepływa i do pewnego momentu to, co we mnie przepływa. Ja akceptuję. Dokładnie tak, proszę. I teraz dzieje ta druga rzecz, czyli pierwsza to jest tolerancja, a druga to jest humanizm. Prosty, najczystszy możliwy humanizm. Idea humanizmu, czyli dla mnie, w mojej idei, żyj i pozwól i żyć innym. I to są dwie podstawowe idee. Do tego oczywiście cały konspekt energetyczny, cała matryca tego, czym to jest, czyli zakodowanie i ciemnością, i tymi ciemnymi, jasnymi pasmami energii, po to, żeby właśnie, co było ważne, co było jednym z najważniejszych aktów, jakich przy tym dokonałem, to jest wykasowanie z pola istot ciemności strachu przed jasnością. To był skok ewolucyjny. Naprawdę, nie boję się tego użyć, tego słowa. Wykasowanie, czyli uświadomienie ciemności z tego najwyższego poziomu, czyli tej świadomości lucyferycznej, że ona, oczywiście ona mi na to musiała pozwolić, ale pozwoliła mi tylko dlatego, że ja ją w pełni zaakceptowałem, co się wtedy działo, jakie miałem wstrząsy fizyczne, jak przeze mnie ta ciemność przepływała, to się nadaje na osobną książkę, więc ja to być może kiedyś opiszę. Ja mówimy tylko skrótami myślowymi, prawda? Natomiast był to skok ewolucyjny, gdy za sprawą tego, co stworzyłem w idei, ciemność mogła wrócić na łono praojca, od której sama się kiedyś odcięła w idei. Rozumiesz? Czyli stworzony został konspekt tej różnorodności. Tak naprawdę sama ciemność nigdy nie ma czegoś takiego jak odrębność ciemności od światła. Jest jednym. Następuje to tylko i wyłącznie wtedy, gdy dana forma świadomości wybiera izolację. I tak, w ten sposób został zablokowany ten ciemny wszechświat. Te istoty na poziomie stwórców tego wszechświata zablokowały się w rozwoju, nie pozwalając, żeby co jakiś inaczej, odcinając się od tej idei, która co jakiś czas jest wzorcowa, czyli tam wchodzą pasma światła, które próbują wzorcować ten wszechświat. Te istoty na to nie pozwalały. Więc to, co ja zrobiłem, to jest wyczyszczenie tego pola strachu przed światłem. Od tego dopiero wszystko się mogło zacząć. Oczywiście unifikacja, unifikowałem się z tymi najwyższymi formami świadomości w ideach i w działaniu. To jest troszeczkę inaczej. Ja to akurat trochę opisuję. Ale zawsze wszystko musi, zawsze pochodzi od idei. No i tworząc tą ideę, dopiero, inaczej, jak stworzyłem tą ideę już i ten wszechświat, czyli ten, nazwijmy to, szary fraktal, ciemny, jasny, szary fraktal, te istoty w tym momencie już się w nim samo rozpoznają. Dochodzi tam do śmiesznych sytuacji, bo ja to obserwuję z pozycji stwórcy, bo tak naprawdę jest konstytucja, ale tam jest tak naprawdę póki co wolna Amerykanka. I nadal oni się samo rozpoznają jeszcze, bo nie ma w nich na tyle świadomości, żeby oni ten konspekt budowali na poziomie świadomości, tylko na poziomie jeszcze walki. Te tarcia są. Jest to fajnie, zwłaszcza między istotami, które się rozpoznają. Jedna istota ciemności, która chce zdominować drugą istotę ciemności, a już jest to, bo o czym rozmawiamy. Tak naprawdę ten poziom, który stworzyłem, został stworzony dla istot z tych najwyższych poziomów ciemności, które już miały na tyle świadomości, że były zablokowane w rozwoju. To są potężne istoty, które są w stanie jedną myślą opętać całego człowieka, nawet go zabić, blokując dostęp światła i prany. Te istoty na tym poziomie świadomości były zablokowane. Wiedziały, że muszą coś w sobie przetransformować, bo ich funkcjonowanie nie ma sensu. Dlatego to, co nazywamy z poziomu całości świadomości lucyferyczna, wiedziała, że ten konspekt ideowy jest słuszny i że to było możliwe do tego stworzenia, prawda? Tej idei, później całej rzeczywistości. Ale do czego wracam? Wracam do tego, co się tam teraz dzieje. I dwie istoty, które między sobą, które chcą się rozpoznać w tej idei,
testują na siebie tolerancję, prawda? I teraz tak, często to obserwuję. Do pewnego momentu są w stanie się porozumieć, ale w większości przypadków to i tak się kończy walką za dymą. Czyli jest to porozumienie, okej, okay, świadomość wchodzi, jest, one się dogadują na pewnym płaszczyźnie, czyli powiedzmy, że uwspólnijmy taki konspekt, ja ci się podzielę, bo ja już wiem to ja ci powiem to. Ty masz to, ty wiesz, masz taką wiedzę, to mi podasz tą wiedzę, prawda? Więc to jest spoko. Ale później już, no niestety, jeszcze to dopiero się rodzi. To dopiero ten wszechświat powstał, powiedzmy rok temu i tam wiadomo, że to będzie dopiero narastało, ta świadomość po prostu nasycam, prawda? Muszę to robić naprzemiennie. Dobra, ale to też mało istotne moje działania, bo chodzi o to, że nadal jednak jest to tam ta strefa buforowa i te istoty ze sobą, ale pracują nad sobą. To jest fajne, że mimo tego, to jest właśnie piękne, że te potężne istoty wracają jakby do takiego małego przedszkola, gdzie uczą się dzielić klockami z podobnymi sobie istotami na poziomie boskim. Naprawdę rozmawiamy tutaj o potężnych istotach demonicznych, które nie byłoby... W normalnym kontekście dominacji w ogóle nie ma rozmowy z taką istotą. A one się decydują na tak wielką, albo to też ciekawe, wrócę do tamtego wątku, jak stworzyłem tą przestrzeń, to ta świadomość na najwyższym poziomie, te istoty maksymalnie rozwinięte do mnie kierowała, do mojej świadomości i ja je z poziomu idei uświęcałem. Czyli można to nazwać taką głupią alegorią, chociaż nie lubię rytuałów, do chrzczenia. Czyli stworzyłem im matrycę rozpoznania w sercu, bo to jest podstawa, czyli czym jest jedność, prawda? Z poziomu mechaniki kwantowej, to było im stwarzane w ich pole i one w pewien sposób cofały się do tej pierwociny, czym to jest, musiały się rozpoznawać, czyli musiały porzucić coś, co było ego. A to, że to się stało, że to mogło nastąpić, właśnie się działo, dzieje za pomocą mojego, bo już nie, bo ten poziom już jest oczyszczony, więc to mi długo zajęło, tych istot, tak i na tych najwyższych poziomach, które się chciały, bo oczywiście było mnóstwo poziomów, które się nie chciały i wtedy trzeba było to anihilować, a później to działać z innego poziomu, to też dokładnie chyba nie jestem jeszcze na tym etapie, ale opisywania, ale będę. Już wkrótce, też musiały, czyli te istoty musiały się w tym rozpoznać, bo wiedziały, inaczej, czyli one do mnie przychodziły, jeszcze wracam, żebym ich w tym sensie uświęcił, stworzył tą matrycę różnorodności w jedni, czym to jest, w tej matrycy jest konstytucja, w jaki sposób to działa i tak dalej, czyli żeby pasowały tam wibracyjnie. Tam nie mają wstępu istoty, które są spolaryzowane negatywnie, bo mogłyby zaburzyć tak samo harmonię. Czyli konstytucja, prawda? Czyli ja tak samo utrzymuję tam ład, czyli ten porządek rzeczy. Czyli ta konstytucja to innymi słowy jest porządkiem rzeczy, tego czym to jest, czym to wibruje, w jaki sposób to działa i tak dalej, i tak dalej. Jest też tak samo, oczywiście tam przychodzą istoty światła, które działają na poziomie edukacyjnym. Czyli tworzą też matryce do tych... to jest jedna wielka uczelnia, poligon wojskowy, w przedszkole. Dokładnie tak, tak to wygląda z pozycji tego, co tam się dzieje. W przestrzeniach, w których ty operujesz, istoty, które spotykasz, one muszą mieć jakąś formę, prawda? One się mają jakąś formę. No i opisz, jak ty to widzisz, jaką przyjmują postać może, albo jaką formę? Przyjmują taką postać, jaka odpowiada mojej, inaczej, jakiemu wyobrażeniu mojego umysłu ta istota odpowiada. Czyli jeśli ja mam w bazie umysłu konspekt tego, że widzę demona jako istotę z rogami i widłami, w taki sposób mi się przedstawiał do pewnego momentu, a to za chwilę, prawda? Z poziomu umysłu. Gdybym ja rozpoznawał demona jako różowego króliczka, ten demon by mi się, bo bym miał taki zapis matrycy w głowie, rozumiesz? Nie w głowie, w umyśle konkretnie. Jeśli ja bym to rozpoznawał jako roznegliżowaną, piękną blondynę, w ten sposób bym charakteryzował tą istotę demoniczną. Wszystko i tak samo jest w istotach światła. W momencie, gdy ta istota, gdy ty jesteś w samostanowieniu i nic na ciebie nie ma wpływu z zewnątrz, czyli z tamtej pozycji, to tak jak mówię, możesz sobie wykreować, nawet gdy ta istota do ciebie podchodzi, to możesz sobie ją wykreować jako anioła. Mhm.
Bo to wszystko zależy od twojego mentalnego nastawienia i od twojego mentalnego potencjału. Natomiast istota, która cię będzie chciała zdemonizować, w sensie samą siebie zdemonizować, żeby cię, bo to też jest ważne, osaczyć, to jest bardzo ważne, co teraz mówię za chwilę. Albo dobrze, może nie będę o instynktach mówił. Dobrze, nie chcę tu wchodzić w te tematy na razie. To ona wtedy, wchodząc w twój umysł, znajdzie taki konspekt, żeby wykreować siebie na najbardziej podłą wizualnie istotę, żeby jeszcze spotęgować tą swoją moc. Czyli jeśli ty w tym momencie będziesz się bał rekinów, ona ci się pokaże jako rekin, bo to będzie gdzieś w twojej podświadomości głęboko zakopane. Rozumiesz? Czyli jeśli, przepraszam, twój ojciec cię męczył, był katem i tak dalej, to on ci się pojawi jako kat, jako twój ojciec. A czy to jest po to, żeby wywołać strach? Tak. Dobrze, więc wywołałeś temat, to ja ci opowiem. O instynktach, w jaki sposób... Są dwa podstawowe instynkty. Podstawowy instynkt ciemności to jest osaczenie. Osaczenie i dominacja. Czyli spotyka taką istotę, którą chce osaczyć, robienie wszystkiego z poziomu idei, z poziomu energii, z poziomu wibracji, z poziomu bodźców, żeby ją maksymalnie osaczyć i już nią po prostu zawładnąć. A jak myślisz, co jest przeciwieństwem tego bodźca, czyli instynktem, odruchem bezwarunkowym światła? Czym to jest? Jak byś to nazwał? W sensie... Światłości. W kontekście tego, czym odruchem bezwarunkowym jest dla światłości to co? Czym to jest? Jak byś to nazwał? Jak to odruch? Tak. Znaczy przeciwnością przeciwność, osaczenia? Tak, dokładnie tak. No to jest wolna wola jakaś albo wolność. Tak, ale już w działaniu, miłosierdzie. A, miłosierdzie. Miłosierdzie, bo tu osaczenie już jest działaniem, nie jest ideą. Osaczenie, bo on robi wszystko, po prostu wypuszcza z siebie, no to są takie nici, prawda, które opętują matrycę. Na początku umysłu, kontrolują mu umysł, później matrycę, cyk, jesteś w potrzasku, prawda? Więc to już jest działanie. Więc miłosierdziem jest wszystko to, żeby cię uzdrowić, żeby cię ustawić, żeby ci pomóc, żeby cię uwolnić. To jest ten instynkt w po jasnej stronie. Tym moim instynktem, który ja stworzyłem we wszechświecie różnorodności Wiedni, jest rozpoznanie. Rozpoznanie w idei. Czyli tam już jest potrzebna świadomość, bo pierwsze co, to musisz rozpoznać, w czym jesteś i tu podejmujesz decyzję, co robić. Czyli ten instynkt nakazuje ci wejść w świadomość. A tam nie musisz wchodzić w świadomość, bo tym żyjesz. Istota z wyższego poziomu światła, po prostu gdziekolwiek nie jesteś, cokolwiek nie robisz, a znajdziesz się w jej przestrzeni, przepromieniwuje ci wszystkim tym, żeby cię ustawić, żeby cię uzdrowić, żeby cię uleczyć. Natomiast to, co robią istoty ciemności, to jest tak, jak powiedziałem, osaczenie. To jest bardzo proste przełożenie odnośnie funkcjonowania w watachach na ziemi zwierząt. To jest to samo. Osaczyć, zdominować, przejąć, skonsumować na różne sposoby, energetyczne czy fizyczne. Czyli osaczenie, pierwsza ta cecha i druga, bo mówisz, że są dwie. To jest podstawowa cecha, osaczenie, a później to jest tak naprawdę wszystko to, co już z niej wynika, prawda? Aha. Czyli dominacja, no i później konsumpcja, no energetyczna konsumpcja, w sensie ściąganie energii no i jedzenie, no tak jak zwierzęta jedzą wtedy swoją ofiarę fizycznie, no konsumują, no to tak, one konsumują w tamtych przestrzeniach. Tak jak powiedziałem, przeciwieństwem funkcjonowania tego odruchu bezwarunkowego po stronie światła jest miłosierdzie. No i właśnie, przepraszam, no i to jest właśnie to. To, na ile dasz ty się zdominować, to inaczej, to na ile ty masz demonów w sobie, wyprodukowanych, inaczej, nie wyprodukowanych, na ile ty masz w sobie demonów informacyjnych, to czym jest demon i to, co może cię zawładnąć, czyli ile ty masz w strachu, ile ty masz braku samostanowienia, do tego poziomu będzie mogła cię zdominować tamta istota. Tak to właśnie działa. Im mniej jest w tobie strachu, w sensie pasma, tego, co przez ciebie przepływa, im mniej jest w tobie lęku, no, to jest lęk, wiadomo, jest jednym z argumentów reguły strachu, ale dobrze. Czyli tego, co cię może w jakikolwiek sposób obniżyć wibracyjnie, to ty jesteś albo na przegranej z pozycji, albo na wygranej, albo na neutralnej. Moją ideą jest pozycja neutralna, bo ja tak samo akceptuję w pełni to, co się dzieje
no to może być niepopularne, co teraz powiem, ale no w pełni akceptuję działania ciemnej strony, jak i jasnej strony, bo musi być zachowana możliwość rozwoju po jednej i po drugiej stronie. W naszym multiversum, bo są wszechświaty, które funkcjonują tylko w świetle i tylko w ciemności. Natomiast w idei, w której ja się rozpoznaję, ja dopuszczam wszystko. Wszystko, co jest możliwe, co jest rozwojowe. I w czym się nie... niekoniecznie rozpoznaję, chociaż też to akceptuję, jest pasożytnictwo, bo jest coś takiego jak działanie z pozycji predatora łowcy, czyli czysta walka o przetrwanie, o dominację, o podporządkowanie i budowanie w tym swojej potęgi, a co innego jest pasożytnictwo, które nie wiąże się z jakimkolwiek rozwojem. Ten rozwój ogranicza się po prostu do tego, żeby gdzieś na czymś żerować i i w ten sposób bytować, więc to nie jest czyste. To na tyle, na ile rozpoznałem ideę funkcjonowania w ciemności, czyli w regułach kontroli, podporządkowania, zniewolenia, są czyste mechanizmy funkcjonowania w ciemności, no i te patologiczne. Tym takim patologicznym jest właśnie pasożytnictwo. Jak się przed tym bronić? Samo stwierdzenie, że musisz się przed tym bronić, oznacza, że będziesz się przed tym bronił. Ale wiem, co masz na myśli. Budując samostanowienie. Czyli samostanowienie znowu wracamy do tego, co mówiłeś wcześniej. Do tego, to jest podstawa. Samostanowienie. Widzisz, automatycznie zadaję pytania, które są jakby wykluczeniem tego, co... Tak to działa. No po prostu sam sobie odpowiadasz teraz na pytanie i po prostu jesteś w stronie świadomości i tak to jest. Ale technicznie, no wiadomo, że to samostanowienie nie bierze się znikąd. Trzeba też sobie zbudować ten konspekt ideowy, żeby na tym konspekcie ideowym zbudować konspekt energetyczny, czyli tą potęgę tej niepodległości, o którejśmy rozmawiali, prawda? Zaczyna się to zawsze od emocji. Od uporządkowania emocji. Od pasm, które nas, które nami zawiadują w kontekście emocji. Te emocje tak naprawdę inaczej. To jest tak naprawdę podstawowy poziom naszej istoty. Emocje, bo tak naprawdę tym jest dusza, doświadczająca dusza. To są myśli, emocje, potrzeby, prawda? Dopiero te wyższe potrzeby nazywane celami egzystencjalnymi związanymi z rozwojem, to już są kwestie świadomości i wyższych poziomów. Natomiast trzeba tutaj wszystko zagospodarować w emocjach, pooczyszczać węzły na pasmach, pouwalniać z siebie to, co jest przeszłością, czyli te wszystkie zależności, w których jeszcze gdzieś tam tkwimy emocjonalnie, energetycznie, i od tego momentu wejść w to samostanowienie, w sensie budowanie go w myśl matrycy, którą też powołałem. Ja jestem, ja stanowię, ja działam. Ja mam wszystko, żeby stanowić sam o sobie, żeby działać, żeby zagospodarować wszystko sam o sobie. I ja działam po to, żeby właśnie to samostanowienie budować i to swoją rzeczywistość, wszechświat mikro, w skali mikro, a później wiadomo makro, bo on się może rozprzestrzeniać, stworzyć. Od samostanowienia buduje się w ogóle potencjał istoty jako stwórcy wszechświatów. Musi być zbudowane to coś, żeby na tym czymś móc mieć prawo budowania innych wszechświatów. Jak myślisz, dlaczego ludzie na co dzień nie budują tego samostanowienia? Bo są zdominowani, bo mają węzły na pasmach. Są zdominowani przez siebie samych. Pomijając ciemność, no bo wiadomo, że ciemność tutaj robi swoje, prawda? Wielu ludzi jest opętanych i nawet nie wie, że tak się dzieje. Ale ludzie się samo opętują, to jest bardzo ważne, co teraz mówię. Nie chcę tego jakoś gloryfikować, ale naprawdę ważne. W jaki sposób? W kontekście braku akceptacji samego siebie, samych siebie. Sam brak akceptacji jakiegoś pasma, czyli jakiejś emocji, powoduje węzeł na paśmie i nie pozwala w tym, no bo pasma są falowe, jak sinusoida, tak funkcjonują. Jeśli jest w jednym punkcie, w jednym miejscu na paśmie węzeł energetyczny, to nie ma możliwości, żeby ten wektor przeciwny, czyli w tym wypadku pozytywny, przeszedł i nas stanowił tym, co rozumiemy jako ten pozytywny wektor. Czyli rozmawiamy tutaj o... Możemy wrócić do...
Jakiś przykład przyziemny. Mhm. Bezsilność i siła. Patrz, bezsilność. To jest bardzo proste. Czujemy się bezsilni, prawda? I mamy węzeł. Jeśli my się czujemy bezsilni wobec rzeczywistości, wobec ludzi, wobec tego, co się dzieje, utrzymujemy węzeł. Rozumiesz? Więc skąd może, jak może wyjść to pasmo przeciwne do bezsilności, czyli siły, skoro my jesteśmy, utrzymujemy węzeł bezsilności? Rozumiesz? Wszystko przychodzi od idei, czyli z góry. Niepotrzebnie się pukam w głowę, bo tu jest umysł niski poziom. W każdym razie, że wszystko podchodzi od idei. Od idei w tym momencie wyrażasz wolę, nie chcę być bezsilny. Ale to dopiero jest drugi, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, akceptacja. Akceptuję w sobie wszystko to, co jest bezsilnością i siłą. I to rozpuszcza węzeł. Kolejna rzecz, wprowadzenie, wyrażenie woli, wpuszczenia nieskończoności, przepływu informacji w paśmie. Bo wiesz, o co chodzi? To też ten akt woli rozpuszcza węzeł. To ja to wszystko piszę w książce. Jeśli ktoś będzie zainteresowany techniką, konkretnie jak to robić, zapraszam do przeczytania. To akurat szczegółowo opisuję. I to jest właśnie to. Więc obserwacja siebie, rozpoznanie w siebie emocji, z którą się czujemy źle, i rozpuszczenie węzła. Co to daje? Daje możliwość, że ta energia przeciwna, czyli w tym wypadku ta energia światła, wejdzie i potencjał się co zrobi? Zrównoważy. I wtedy podejmujemy decyzję, czy chcemy się rozpoznawać już w mocy, prawda? Czy chcemy być inaczej? Czy chcemy wchodzić wtedy w ciśnienie energetyczne? Tutaj podajemy przykład nadal tej siły. Czy chcemy zwiększać potencjał siły w ciśnieniu energetycznego? Czy chcemy być w zerze? Czy chcemy świadomie być bezsilni? Bo to też jest wspaniała informacja do tego, żeby coś w sobie zbudować do tej bezsilności. Siłę. No oczywiście, to jest wszystko. Dlatego właśnie to, o czym mówię, ta istota, w której, która jest we mnie, której mam w sobie cząstkę, ta łączenia dualizmów, właśnie tym jest. Potrafi to rozpoznać w 100% i w każdym momencie, no ja już tak mam, no bo mam to w sobie wpisane i wiem, ale to każdy to ma w sobie i może to rozpoznać. Czyli, że w momencie danej emocji już wiem, że coś jest nie tak, rozpuszczam węzeł, pozwalam, akceptuję, pozwalam temu płynąć. I to jest budowanie samostanowienia. Ja wiesz, że to nie jest takie proste, żeby szczególnie w danym momencie, jak coś się wydarza, tak jak mówisz, zaobserwować emocje, rozpuścić ją, pozwolić jej. Dlaczego? Prawda? No właśnie. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze umysł, czyli to, co powiedział, o czymśmy rozmawiali przed chwilą. Umysł, czyli tam, gdzie są konspekty, jeśli jest niewłaściwy wzorzec w umyśle. Jeśli ja mam w umyśle wzorzec taki, który mówi mi, że ja będę bezwolny, bez mocy, bezsilny, to ja tak samo muszę uwzorcowić umysł w kontekście tego, żeby skasować ten program, który tak mi nakazuje myśleć. Czyli tu już jest działanie dwubiegunowe. Dochodzi jeszcze do tego umysłu. Czyli kasowanie fałszywego przekonania. To jest fałszywe przekonanie. Znaczy fałszywe. Inaczej. Błędne po prostu. Dla nierozwojowe. Nierozwojowe. Bo to, czy jest fałszywe, czy nie, nie mnie to ocenia. To musi ocenić każdy, który sam się rozpozna w tym, co w nim jest, co mu przeszkadza, co mu się nie pozwala rozwijać, prawda? Więc to jest umysł. Natomiast połowa tego, co nami rządzi, kieruje tym, czym jesteśmy, to jest umysł, a połowa to są emocje. Świadomości w tym jest naprawdę bardzo mało. Dopiero gdy my w takiej prawdziwej świadomości, dopiero gdy my uwzorcujemy sobie umysł do umysłu pierwotnego, no i zrobimy porządek w pasmach, dopiero zaczyna wchodzić świadomość. Taka prawdziwa świadomość, która daje nam informację do tego, żeby realizować cele rozwojowe, a nie tkwić w miejscu. Tkwić w miejscu to jest jeszcze pół bidy, bo jest tam szansa na rozwój jakaś. Natomiast bardzo wielu ludzi tkwi w przeszłości. Albo w destrukcyjnych takich To już są hardkory. To już jest autodestrukcja, wiadomo, melancholia, później depresja, no i później wiadomo, no niestety może dojść do spraw samobójczych i tak dalej, czyli takich ekstremów. Ale to jest podstawa, wywzorcowanie umysłu i psychiki, czyli programy umysłu i drugie emocje. Następne pytanie będzie takie. Z twoich doświadczeń wszystkich, które doświadczyłeś, jakie były najtrudniejsze dla ciebie, a jakie były najprzyjemniejsze? Jeśli oczywiście mówimy o takim dualizmie. W ogóle rozmawiając z tobą, bardzo mi się podoba to, że
ty nigdy nie mówisz, że coś jest, było dobre, coś było złe. Ty tak wszystko do zera prowadzisz, że po prostu... To wynika z idei, naprawdę. Zero, spojrzysz się w idei i będziesz miał to samo. To nie jest nic szczególnego. Ale okej, dobra. To, co było takie najbardziej hardkorowe, ale też najbardziej rozwojowe, to jest unifikacja z otchłanią. Z otchłanią. Z całym konspektem tego, czym jest ciemna depolaryzacja. Czyli z częścią fraktala, która w ogóle na początku nie chciała mi się dać w ogóle rozpoznać. Ja musiałem, bo to podchodziłem do tego wielokrotnie, zbudować musiałem sobie taki potencjał ciemności, bo ona po prostu, ta forma świadomości, czyli ta idea, czyli ta personifikacja tej idei, ta świadomość, w ogóle mnie totalnie mnie zlewała. Człowieczku, co ty? Człowiek, do mnie chce człowiek gadać naprawdę tak. Ty idź, weź, po prostu nie rozpoznawała mnie jako jakiejkolwiek formy świadomości, z którą mogłaby w jakikolwiek sposób wejść w relację energetyczną, prawda? Oprócz dominacji. Za każdym razem, jak tam wchodziłem, no te doświadczenia, wejście w otchłań, to jest na poziomie materii funkcja czarnej dziury. To jest depolaryzacja. Po prostu tam nic nie... Tam po prostu jest takie rozczłonkowanie komórek, w sensie subatomów, no komórek nie, bo komórki to ciało fizyczne, subatomów ciała eterycznego, że to jest po prostu rozrywanie. Ból rozrywania po prostu na atomy. I to, jak już się zbudowałem potencjał ciemności na tyle, że że to coś poczuło we mnie ciemnego stwórcę, czyli... tą ideę praojca, czyli nazwijmy to tą świadomość lucyferiańską, dopiero wtedy ta funkcja istnienia, bo to jest potężna, bardzo ważna funkcja istnienia, tak samo do jasnej strony, bo ona pozwala anihilować całe wszechświaty, żeby w ich miejscu powstawało coś nowego. Dobrze, ale to już mniejsza o ideę, nie chcę mi się tego rozwijać. Wracając do tego tematu energetycznie. Byłem przez kilka dni, chodziłem po prostu jakby walec po mnie przejechał. Taki ból, robiłem to przez serce i przez splot. W sensie przez te pola. Na poziomie chyba połowy procesu się to we mnie zablokowało. Po prostu nie miałem siły. Byłem tak wypompowany, byłem całkowicie odcięty od źródła. Miałem tylko ideę, żeby to zrobić. I wtedy... No zawsze tutaj się troszeczkę wzruszam, bo wtedy właśnie pojawił się ten moment najbardziej dla mnie wzruszający. Informacja od serca. Gdzie ty, tam ja. Gdzie ty, tam ja. I wtedy wejście w pole serca dał mi taki power, że po prostu w sekundzie to wszystko przeszło. To wszystko zunifikowałem w jednym momencie i poczułem wtedy właśnie to, czym jest świadomość serca. Naprawdę byłem wykończony fizycznie i energetycznie. To chyba trwało, no nie wiem, łączny proces kilka dni, ale samej asymilacji, czyli musiałem to wchłonąć, przez siebie przenicować tą funkcję, żeby po prostu móc ją działać. To tak jak mówię, w tym momencie, jak już byłem całkowicie zrezygnowany, całkowicie odcięty od źródła, to informacji, całkowicie odcięty od ducha, taka niska wibracja, że tak naprawdę byłem sam ze sobą i z sercem. I serce do mnie słyszę jak normalnie jak grzmot, tętno tego tak naprawdę serca wszechświata. Bum, bum, bum. Gdzie ty, tam ja. Gdzie ty, tam ja. Wejście w pole serca, cyk, pozamiatane. Znaczy pozamiatane, to ja tam nic nie zamiatałem, ja się z tym asymilowałem, czyli uruchamiałem w sobie tę funkcję istoty. Czyli jeszcze inaczej, łączyłem się z tym, jako jedność. Jedno wydarzenie, tak naprawdę ledwa bieguny, czyli takie najbardziej hardkorowe, no i najbardziej takie pozytywne. I to jest, i właśnie to jeszcze mi dało do zrozumienia, że sama wola życia, to, co mi przekazywało też serce wtedy, prawda? Że cokolwiek nie robimy, gdziekolwiek nie jesteśmy, pole serca jest tym, czym może nas z każdej opresji wyciągnąć. W sensie energii. Wiadomo, że idea pochodzi z różnych poziomów, ale serce to jest poziom zero, to przenika wszystko. Wszystko przenika. Czyli tak samo inaczej i później, dopiero później się dowiedziałem, że ta funkcja anihilacji, czyli tej otchłani, jest tak samo funkcją serca. Jest też funkcją serca z poziomu kosmicznego. Po prostu. Wszystko jest jednością, wszystko jest sercem.
z tej takiej jakby idei całości, prawda, energii. No bo idea jest, wiadomo, różna w zależności od tego, w czym się rozpoznasz. Jeśli ty jesteś w jedności, to tak jest. To znaczy z idei jedności serce jest wszystkim. Z idei podzielenia serce jest czymś, co niszczy. No bo dla istot ciemności ten potencjał rozpuszcza te ciemne powłoki. No i wiadomo, że z tego punktu. A to też jest ciekawe, nawiążę do tego, też takie dość istotne doświadczenie, żeby zagospodarować świadomością pewne tematy. No i wtedy, bo wtedy nastąpił moment odnośnie tego doświadczenia, że przeszedłem z pozycji anihilowania, czyli unicestwiania, bo dostałem takie prawo tych istot, które się nie chciały inaczej. Plan był taki, całości, czyli plan praojca i stwórcy tego wszechświata. Nie należy tego mylić, bo stwórców są tysiące, mają swoje multiversa, na o praojcu to jest wszystko to, co unifikuje, prawda? Czyli to, co nazywalibyśmy absolutem albo jeszcze inni Bogiem. No i idea była taka, zrobić porządek w tym wszechświecie. Prawda? Więc różne istoty, nie tylko ja, ludzie i tak samo inne formy świadomości na różnych poziomach, no ja robiłem na przodku, czyli za przeproszeniem, na tym poziomie najbardziej brudnym, prawda? Czyli na tych najniższych astralach, dopiero później już jak wyewoluowałem, no to z tych poziomów najwyższych mogłem kodować przestrzenie, żeby tak samo wibracje tła macierzy podnosić. Ale to nie o tym chcę teraz mówić. Chcę powiedzieć teraz o tym, że w pewnym momencie, jak już się we mnie wypalił konspekt walki, prawda, musiałem przejść na inną formę działania. Tą formą działania była trawestacja. Co to oznacza? Że czyli nie unicestwiałem całkowicie tej istoty, odsyłając jej świadomość do źródła, ale przez do praźródła, ale przez trawestację usuwałem wszystkie ciemne powłoki, wszystkie kody ciemności, wszystkie te programy umysłu, te pieczęci, te wszystkie rytuały i tak dalej, artefakty, którymi ta istota się posługiwała, ale zostawiałem jej tożsamość. I to już było działanie z wyższego poziomu. Czyli tak, oczyszczałem ją, tożsamość w niej zostawiałem, zresztą teraz robię nadal, bo to jest najczystsze na ten moment dla mnie działanie. Chociaż jest jeszcze jedno, o którym tutaj nie chcę dokładnie mówić, bo po prostu nie chcę mieszać tematów. Ale dokładnie tak, to jest to samo działanie, tylko wyższy potencjał. Mhm. To, o czym mówię. I teraz tak, i to było bardzo rozwojowe, bo wtedy już ta istota nie wracała do źródła, tylko miała tą perspektywę, że mogła się funkcjonować w świetle, prawda? Mogła się rozpoznać w świetle, a no i wiadomo, że ta matryca serca. No dobrze, ale w pewnym momencie, rozumiesz na razie o co chodzi, prawda? Czyli dałem możliwość rozwoju w innym konspekcie niż tylko w ciemności. Tak jakby ona od zera startowała. To otóż to, dokładnie, kartki. Od czystej kartki, ale z zachowaniem tożsamości, czyli z pamięcią. Tak, okay. Otóż to, z pamięcią, to jest bardzo ważne. Czyli pamięcią już poprzednich doświadczeń. Tak, otóż to, dokładnie tak. I to było naprawdę rozwojowe też dla mnie, że mogłem już na taki poziom takie konspekty tworzyć i takimi konspektami się wdrukowywać w sensie działania. Ale to nie było wtedy istotne. Istotne było wtedy to, że w pewnym momencie, jakoś też to dla mnie była nauka, to musiało być zaaranżowane, że ja jednej z takich istot właśnie nie trawestowałem, czyli nie przerobiłem na ten czysty potencjał możliwości rozwoju, ale zakwalifikowałem ją do hierarchii światła. I pokazałem, i pokazuje mi się teraz, przychodzi mi informacja od mojego ducha, że to z pozycji świadomości to działanie, które zrobiłem, było działaniem zniewolenia. Ja ją zniewoliłem. Bo nie miałem prawa jej gdziekolwiek podporządkować do jakiejkolwiek hierarchii, tylko otworzyć jej potencjał rozwoju. Więc to też było ciekawe z tej perspektywy, że można też opętać światłem. Rozumiesz to? Z idei zniewolić. No, opętanie, zniewolenie, tożsame reguły. Otóż to, można zniewolić światłem, jeśli ma się potencjał, żeby to zrobić. No, oczywiście... zrobiłem to tylko raz, ale to było dla mnie konkretną nauką ważną, że można to zrobić. Że tak samo z poziomu światła można tą funkcję uruchomić niewzorcowo. No wiadomo, że to w tym momencie skasowałem działanie, czyli wycofałem wolą tamto działanie, no i zrobiłem to wzorcowo. Ale było to ciekawe doświadczenie.
w jaki sposób funkcjonuje świadomość ogólnie, prawda? Jakie ma prawa, możliwości, cechy i tak dalej. Jakie są twoje doświadczenia ze zmarłymi? Właśnie nie wiem, czy to z ich duszami, w ogóle, albo w ogóle może wiesz, jak to się dzieje, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Najczęściej zadawane pytanie. Z człowiekiem po śmierci dzieje się to w zależności od tego, w jakim jest poziomie wibracyjnym w chwili śmierci. Jeśli jest czysty, czyli ma potencjał światła, jego źródło tworzy kanał i po prostu zabiera jego świadomość do źródła. Tak samo dusza jest wycofywana z ciała eterycznego, no i wiadomo, ta istota wraca do swojego źródła. Najgorzej mają tak naprawdę ci, którzy są pod wpływem środków odurzających, w których ich świadomość jest na innej częstotliwości niż być powinna. W tym momencie upojenia alkoholowego, czy też w stanie pospożyciu jakichś narkotyków, albo jakieś, no po prostu tego, co zmienia świadomość, w chwili śmierci ich świadomość tam utyka. I oni mogą po prostu być w pętli tego, co się stało. W pętli przyjmowania tych narkotyków, albo tego, co robili, no nie wiem, wpadli pod samochód, prawda? Albo mieli jakiś wypadek, są ciągle w pętli. Odzyskiwałem, wielokrotnie odzyskiwałem takie świadomości. To jest to, czyli tam utknęły, dlatego, że na konkretnym fokusie, czyli na konkretnej częstotliwości faz mózgu, prawda, tam ich świadomość się zawibrowała. No wiadomo to, że to są, to nieprawdopodobne, tylko takie, że to są te niskie fazy, Y, prawda, przynależne do tamtych częstotliwości. To już są dwa aspekty. Trzeci, to jest w zależności od emocji. Tak samo, jeśli jesteśmy mamy niepoukładane w emocjach, mamy w sobie dużo podłączeń energetycznych i ciemności, mamy w sobie po prostu jesteśmy gdzieś wściekli, albo jesteśmy też w jakiś tam sposób, a to też za chwilę podam, bo to jest kolejna rzecz, w jakiś sposób mamy obniżone wibracje właśnie przez emocje, trafiamy właśnie w to wibracyjne miejsce i z takiego wibracyjnego miejsca bardzo trudno się wydostać i w większości przypadków te dusze, te fantomy energetyczne są przejmowane przez ciemność i zagospodarowywane. Czasami one są, czasami te istoty są przekodowywane i robią jako najniższy szczebel w hierarchii danego demona, czyli są ich psami na posyłki, muszą demonizować i podporządkować inne istoty, łącznie z fizycznymi, oczywiście na poziomie energetycznym, żeby się żywić, prawda? A jeszcze w innych przypadkach dusza może być rozbita przez ciemność, całkowicie na atomie i przestać istnieć. Tak też bywa. To jest kolejna rzecz. No i jeszcze kolejna. Nawyki. Alkoholizm, narkomania, jakieś przywiązania seksualne. W momencie, gdy my jesteśmy tym obwładnięci, naprawdę żyjemy tym, czyli przepraszam, nie nawyk, tylko nauk. Bo nawyk to jest to już jest wyższy poziom, prawda? Zresztą niższy poziom. Nauk jest niższym poziomem niż nawyk. Dokładnie. Wtedy ląduje właśnie taka osoba do takiego mikroastrala, gdzie albo są pijacy, gdzie albo są narkomani, albo gdzie są ludzie, którzy mają problemy z energiami seksualnymi i one tam po prostu ze sobą przez cały czas współżyją, piją, wykorzystują się. Oczywiście w kontekście nie takim, że to się dzieje, a to pijemy, nie? Przebywania w tej emocji. Przebywania w tej emocji. W tej emocji narkotycznej. Czyli tak samo poziom świadomości jest bardzo niski. No na tyle, na ile ktoś wtedy jest dużo, skoro alkoholik, no to maksymalnie jest owładnięty, prawda, tym. Więc demony, opętanie to jest przez cały czas. I te istoty tam funkcjonują. Tak samo narkomania. Tak samo te funkcje związane, tak jak powiedziałem, z seksualnością, gdzie tam przez cały czas istoty na siłę ze sobą kopulują, nawet tego nie chcą. Takie mikro, można to nazwać takie mikro piekła. A tak to się odbywa. Więc tak naprawdę jedyną gwarancją jest przebywanie w czystości. W czystości wibracyjnej, która z automatu predestynuje nas do tego, że po śmierci po prostu automatycznie idziemy do źródła. Przy czym do pewnego momentu też funkcjonowania tej macierzy było tak, że siły ciemności na poziomie
do szóstego ustawiły pewnego rodzaju pułapki, no i też przechwytywały dusze. Nie chcę na ten temat rozmawiać, bo to już ten konspekt się wypalił i nie chcę, żeby ktoś się w tym zakotwiczał i budował egregor informacyjny. Ale skoro pytasz, no to dopowiadam. Natomiast co ciekawe, odnośnie twojego pytania, taka dygresja, że zgłosiłaś właśnie odnośnie osoby zmarłej, ta osoba jeszcze żyła. Zgłosiła się do mnie o pomoc pewna kobieta, która mi napisała maila, że czy mogę pomóc jej mamie, która ma 80 kilka lat, od kilku tam tygodni jest osowiała, trochę gorzej się czuje, może a do tego momentu była żywa po prostu staruszka, było wszystko w porządku, czy mógłbym coś jej w jakiś sposób pomóc? A więc dobrze, to może umówmy się na sesję. No, umówiłem się na sesję, nie wiem, przez Skype czy przez telefon. No i weszedłem w pole. No i pokazuje mi się ta kobieta, czyli ta starsza pani. Stoją przy niej walizki. Pytam się, co? Ona już jest gotowa do... Po prostu, dokładnie. Wszystko zrobiła to, co miała zrobić. Zrobiła. Chcę, żeby ją... czysta była, ale żeby ją doładować energią, żeby po prostu sobie odeszła spokojnie do źródła, no nie? No to mówię, dobrze, no to mówię do tej córki, prawda? No to proszę z niej wycofać wszystkie swoje energie, wszystkie swoje potrzeby, wymagania jako córki, dokładnie, wobec. Kiedykolwiek były wobec niej kierowane jako do swojej matki, podziękować za to, że dała życie, za istnienie, no to takie standardowe rzeczy, jakie tam przeprowadzałem w procesach eschatologicznych. No dobrze, ona to zrobiła, wyraziła wolę, że to się stanie, no ale patrzę, no nic się nie dzieje, nie? Ta kobitka nadal stoi. Ale proszę panią, czy pani to robi z poziomu serca? No tak, z poziomu serca. Dobrze, przyglądam się, o co głębiej chodzi, patrzę, ta jej córka, pokazuje mi się obraz, trzyma tej kobiecie rękę w kieszeni. Już wiedziałem, o co chodzi. Ale chwileczkę, ale o co chodzi? Ja przybliżam się bliżej, patrzę, ona trzyma za portfel. Ale widzę, ja mówię, proszę panią, ale o co chodzi? Pani trzyma swoją mamę za portfel. No tak, bo babcia, wiadomo. Emerytura, po prostu, po prostu tak było. Właśnie tak było. I to jest też takie trochę śmieszne, ale jeśli się nie robi czegoś z poziomu serca, jakiejkolwiek transformacji, to ona nie pójdzie. Tego się nie da oszukać. Po prostu trzeba wszystko uwolnić, zaakceptować. No, kobieta po prostu już zrobiła to, co miała do zrobienia w tym wcieleniu. Należało wzorcowo jej podziękować, uwolnić i po prostu, żeby ona odeszła. Ale tak samo dotyczy się to wszystkiego. Nie można sobie wymyśleć z poziomu umysłu, że coś się zrobi i to nastąpi, bo widzisz, ta kobieta wewnętrznie trzymała. Ona chciała, żeby jej pomóc, w sensie tym, żeby ją uzdrowić, żeby jeszcze może 5-6 lat babcia sobie pożyła, żeby dawała emeryturkę. Okej, ja tego nie oceniam, to jest super, no bo w Polsce tak jest, że niestety w niektórych przypadkach to jest jedyny środek utrzymania dla rodziny. I to rozumiem. Ale w tym przypadku no nie było to wzorcowe, bo w tej kobiecie ta potrzeba posiadania tych pieniędzy od babci była tak silna, że proces nie nastąpił. Więc musiało się troszeczkę też zebrać potencjał, żeby ta kobieta przetransformowała to, no, że te pieniądze, czyli tak naprawdę proces musiała zrobić ta córka wewnętrzny, a nie ta pani, bo ona spokojnie by sobie sama poradziła, gdyby ją córka po prostu puściła, no, emocjonalnie, no i wibracyjnie z tego, co nazywamy energią pieniądza, no, obfitości, czy jak zwał, tak zwał, dobrobytu, no bo przez to była kotwica energetyczna. No dobrze, chyba mamy wszystko. Powiem tak, że większość rzeczy, o których mówisz, i to są takie czasami nawet pojedyncze słowa, które uważam, że to na osobny odcinek. Jedno słowo na osobny odcinek by był godzinny, podejrzewam. Tego jest tak dużo. Powiedz, a przepraszam, sekundeczkę, no. Jeśli ktoś chce się rozpoznać może w idei, to zapraszam do mnie na Facebooka albo do mnie na Instagrama. Tam robię takie miniaturki ideowe, które mi przychodzą w trakcie moich podróży i może się w nich rozpoznawać. To jest kilka zdań w jakiejś takiej, czasami w jednych, dwóch, w jednej, dwóch frazie, ale to są po prostu idee, które bezpośrednio przenoszę stamtąd tutaj. Ja tam nie wyjaśniam, co one oznaczają. Każdy
w jaki sposób chce to sobie sami, w nich się rozpozna i może go zainteresują. Mówię tylko, że jest taka opcja. Jak ktoś chce, to zapraszam. Podlinkujemy oczywiście wszystko. Dzięki. Żeby ludzie mogli cię łatwiej znaleźć. Mamy też do rozdania książki twoje, które są mega niesamowitą lekturą. Ja przeczytałem chyba w 2-3 wieczory i po prostu... Cieszę się. No, czyta się super. Od razu mogę powiedzieć, że czasami czyta się jak science fiction. Tak. Tak, to może być w pewnych przypadkach niezrozumiałe albo takie odklejone od rzeczywistości. Ważne, żeby... Na czym mi zależy? Dajcie sobie, kochani, pole świadomości. Zróbcie sobie przestrzeń na informacje. Chcecie kategoryzować? Super. Nie chcecie? Super. Ale zróbcie sobie przestrzeń. Jeśli zrobicie sobie przestrzeń w świadomości na informacje, one dokładnie, niekoniecznie takimi słowami, jakie je przedstawiam, ale waszymi konspektami ideowymi się w was zakotwiczą i wejdzie w was zrozumienie, pełne zrozumienie, co oznacza uświadomienie. Czy to będzie oznaczało, że świat będzie szczęśliwy wtedy? Co rozumiem przed pojęciem szczęścia, bo to jest kwestia indywidualna. Wszystko zależy od tego, w jakiej idei się zakotwiczysz i pamiętaj o jednym. Budując świat, buduj ten świat od wewnątrz, swój mikrowszechświat, bo wiadomo, że ten potencjał całości się składa z mikropotencjałów indywidualnych. Więc od tego trzeba zacząć. Od budowania rzeczywistości samej siebie. Jeśli my chcemy, w samym sobie, od wewnątrz, jeśli my chcemy w przyszłości, w następnych wcieleniach funkcjonować już na płaszczyźnie lepszego potencjału kreacji, czyli w tej ziemi 5D, która już powstała, w której już są tam, konstytucja już istnieje i tam już pewne formy świadomości się przejawiają, musimy zbudować wewnętrzny potencjał wibracyjny, żeby tam co? Pasować. Po prostu pasować wibracyjnie. Tyle. Musimy w sobie zbudować na tyle mięśni na siłowni, żeby dźwignąć powiedzmy ileś tam kilogramów, bo dopiero na tych kilogramach tam jest ten nasz cel. To jest dokładnie to samo. Budujemy w sobie światło po to, żeby tam się w naturalny sposób przejawić, czyli już tam wcielić. W tamtej bazie. To jest wszystko i wyłącznie od wewnątrz. Nie ma czegoś takiego jak zbawienie wszechświata od tak. Zawsze idzie to od populacji istot, które tam funkcjonują. Oczywiście są cykle, które temu pomagają. Cykle precesyjne, prawda? Tam wcześniejsze precesje... to jest to, o czym mówiłem. Czyli te niekiedy w niektórych cyklach wchodzi ciemność, żeby tam wrzucić łyżkę dziegciu i dać pole do rozwoju w światłości, a gdzie niegdzie w tych światach ciemnych wschodzi, te cykle precesyjne umożliwiają zejście konkretnych pasm energii z informacją, żeby można było ten wszechświat wywzorcować. W naszym przypadku, w przypadku naszego multiversum było tak, jak wspominałem, że ciemność obwarowała ten poziom przejścia z poziomu wysokowibracyjnych energii do niskowibracyjnych i to było niemożliwe, mimo że precesje już następowały. Dlatego po tamtej precesji w 2012 już zaczął ten potencjał wzrastać i te wielopoziomowe działanie, no nie boję się użyć tego słowa, czasami naprawdę potężna walka z tamtymi energiami dała możliwość, żeby to mogło zaistnieć i się zamanifestować już właśnie w tej nowej przestrzeni. Jako nowa przestrzeń, nie w nowej przestrzeni, tylko Janko nowa przestrzeń. Jako nowa przestrzeń. Dobrze. Na koniec, czy albo jak, w jaki sposób docierają do ciebie jakieś sygnały od ludzi, którzy mówią, że wszystko to, co mówisz, to jest bullshit? No. Albo że oni mają jakieś tytuły profesorskie i to, co ty mówisz, to jest zupełnie niezwiązane z nauką i to nie ma odniesienia do rzeczywistości. Nie mam, nigdy nie miałem takiej sytuacji, bo staram się zawsze, jak odpowiadam, zawsze staram się być we wzorcu. Natomiast mam bardzo ciekawe rozmowy z psychologami, którzy przychodzą do mnie, żeby się sami wzorcować swoje dzieci. Nie ma tu absolutnie jakiejś krzty na nim uszu, tak jest. I tu jest właśnie bardzo ważna rzecz, żeby im pewne rzeczy uświadamiać. Dlatego ideą nowej mojej książki jest przedstawienie rzeczy z poziomu
psychologii. Dlatego nawet sam tytuł, światopodobny, psychologia różnorodności Wiedni, o tym właśnie mówi. Bo od wewnętrznego ja, od wewnętrznej psychologii budujemy to, co jest na zewnątrz. No, nauka związana z psychologią, z tego, z tym, w jaki sposób funkcjonuje umysł, rozum, psychika i tak dalej, nie jest zrozumiała, nie jest w ogóle wzorcowa, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to funkcjonuje z poziomu energii. A to jest podstawa. Dopiero później, oczywiście, psychologia może w naturalny, znaczy nie w naturalny, za pomocą pewnych technik uwzorcowić umysł, uwzorcowić psychikę, pewne rzeczy wyciszyć, ale jeśli się nie wyczyści pola morfogenetycznego, to wróci albo w tym, albo w następnych wcieleniach, po to, że z poziomu istoty to zostało tylko przypudrowane, ukryte. Można oczywiście z poziomu świadomości, są wspaniali terapeuci, którzy to robią z poziomu świadomości, czyli wywlekają za pomocą różnych technik, między innymi hipnozy, to, co jest w podświadomości, i to uwalniają. Natomiast to, czym jest z tego, co ja mam, inaczej, z moich kontaktów, z dyskusji z psychologami, no to jest znikoma wiedza. No przepraszam, tak jest. Z mojego punktu świadomości to jest znikoma wiedza w kontekście tego, nie tego, co ja wiem, bo ja też nie wiem, jakiejś tam ogromnej wiedzy nie posiadam, ale w kontekście wzorca faktycznie tego, czym jest psychologia w kontekście tworzenia, budowania istoty ludzkiej. To są podstawy, dlatego tą nową książkę właśnie piszę pod tym kątem z poziomu troszeczkę psychologicznego, żeby pewne rzeczy wyjaśniać od tego poziomu podstawowego. Czym jesteśmy? Jako myśl, jako idea i dopiero później in front, czyli no tym, czym się stajemy. I jacy jesteśmy. W kontekście budowania, proszę, osobowości, charakteru i tak dalej, i tak dalej. Czy na koniec mógłbyś polecić jakieś źródła, z których ludzie mogliby skorzystać w kwestii rozwoju samego siebie, oprócz twojej książki jeszcze? Jeśli chodzi o rozwój świadomości, to nie wiem, bo nie czytałem, co też jest znamienne. Słuchajcie, kochani, jeśli wejdziecie w momencie, gdy wchodzicie na poziom ducha, wszystkie książki, łącznie z moją, mogą trafić do kosza, bo przestają być potrzebne. Nie potrzebujecie nikogo, żadnych nauczycieli, żadnych lektorów świadomości, nikogo, szamanów, ezoteryków i nie wiem, a tym bardziej księży, żeby po prostu uruchomić w sobie te procesy, które w naturalny sposób nas ustawią. Psychikę, umysł, ciało fizyczne, ducha i tak dalej, i tak dalej. To też wszystko opisuję w książce. Natomiast to, co ja czytałem, tak jak wspominałem wcześniej, no to jest trylogia Monroe, Roberta Monroe, no i tego Moena. A przepraszam, polecam faceta, to jest gościu znany z internetów, nazywa się Eckhart Tolle. Nawet z nim uwspólniałem pewne rzeczy w poziomach mentalnych, bo on też jest istotą funkcyjną i pewne rzeczyśmy robili razem. Więc tak, fajnie, gościu uczy o umyśle, potrafi wykoleić umysł. Naprawdę no super postać, bardzo polecam. A innych po prostu nie znam. Jest jeszcze taki gościu też z internetów. On się nazywa Daryl Anka. Channeluje taką postać Bashar. Też czysta informacja, wzorcowa, według mnie. Super, dziękuję ci bardzo za wywiad. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś, mogłem się podzielić swoją wiedzą i dziękuję słuchaczom, że wysłuchali.